Dzień dobry, witam Państwa. Mamy w Malborku, w pięknym Malborku, mamy nieprawdopodobną przyjemność wielką gościć dzisiaj dwójkę Państwa. Właściwie Panią Marszałek Kidawą-Błońską. Gościmy my, jako że jesteśmy z tego terenu, Pan Senator Leszek Czarnobaj. I ja, poseł Małgorzata Chmiel. Witam Państwa. Cieszę się, że tak dużo osób przyszło. Bardzo miło nam. Chciałam Państwu powiedzieć, że głównie dlatego przyjechaliśmy tutaj do Państwa, do tego pięknego Malborka, żeby wysłuchać Państwa, porozmawiać z Państwem. Pani Marszałek Kidawa-Błońska jest znana Państwu na pewno z telewizji, ale pewnie nie wszystko wiecie, bo ja też, Pani Marszałek mówi i dobrze, i powiedziała, jak ja powiedziałam, że chcę kilka słów powiedzieć na temat Pani Marszałek, to powiedziała w skrócie i króciutko, ale ja jednak chciałabym powiedzieć Państwu rzeczy w takim razie, najważniejsze, bo oczywiście urodziła się w Warszawie mieszka, była producentką filmową, a po raz pierwszy kandydowała w wyborach z Unii Wolności w 2001 roku. Kierowała potem strukturami Platformy, była w Radzie Miasta Warszawy. Gdańska jeszcze nie, to ja w Gdańsku byłam jako samorządowiec. I potem była rzecznikiem prasowym rządu Donalda Tuska, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Potem była rzecznikiem prasowym w rządzie pani Ewy Kopacz i została następnie wybrana na wicemarszałka w Sejmie. Bardzo w skrócie mówię, jak widzi pani marszałek. I obecnie jest wicemarszałkiem Sejmu również w rządzie. Ja chciałam jeszcze dodać, to tak w skrócie, jeśli chodzi o sprawy życiorysu oficjalnie. Natomiast poczytałam też inne artykuły na temat pani marszałek, bardziej prywatne, o tak bym powiedziała. Jedno zdanie zacytuję. Ludzie, którzy ją znają, obojętnie koalicja, opozycja czy przyjaciele domu, mówią, że pani Małgorzata jest zrównoważona, pełna taktu i estetycznego smaku i że nie okazuje emocji. Oprócz tego, w polityce pani marszałek, nie wiem czy pani pamięta ten artykuł, gdy pytać ludzi znających Małgorzatę Kidawę-Błońską, opinie na jej temat ułożą się w laurkę. Nieskazitelne maniery damy, spokój, świetnie dobrane ubrania i fryzury, powściągliwy uśmiech. Podobno pani marszałek jest w stanie poznać tytuł dzieła muzycznego po pierwszych taktach, a markę porcelany bez zerkania na spód zastawy. Świetnie gotuje, często zaprasza przyjaciół. Dziennikarze dodają jeszcze jej solidność, ponieważ odbiera telefony. To tyle, pani marszałek. Szanowni Państwo, teraz na temat pani marszałek w skrócie. Teraz organizacyjnie dwa słowa. Pani marszałek, oddam głos i będzie do Państwa dyspozycji. Oprócz tego jestem tutaj razem z panem senatorem po to, żeby z Państwem porozmawiać o sprawach lokalnych. Jeżeli byście chcieli, pani marszałek ma o określonej godzinie pociąg, ja mogę zostać, pewnie pan senator również. Jeżeli chcielibyście dłużej porozmawiać Państwo na tematy lokalne, na temat obwodnicy Malborka, czyli jej braku, na tematy remontu dróg, służymy uprzejmie, nie chcę teraz przedłużać w tych tematach, ponieważ chcielibyśmy jak najdłużej porozmawiać z panią marszałek. Wiecie Państwo, zostało już ogłoszone
zrealizowane studium ekonomiczno-środowiskowe dla obwodnicy Malborka, wyznaczona została trasa. Niestety obecny rząd nie chce wpisać w program 100 obwodnic tak ważnej od lat, o którą zabiegają mieszkańcy obwodnicy Malborka. Teraz wymyślili, że będą remontować drogę krajową 22 w taki sposób, że będą ją poszerzać i po obu stronach ekrany akustyczne, co spowoduje przecięcie Malborka na dwie części. Oczywiście remont jest potrzebny, ale nie w ten sposób, nie tak duży i nie z ekranami, a poza tym to spowoduje, że ta obwodnica się odsunie znowu w czasie. Dlatego takie tematy i również inne na pewno Państwa również interesują, ale teraz za dużo czasu nie chcę zabierać. W związku z tym oddam głos i mikrofon Pani Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło, że mogę się z Wami spotkać. Bardzo dużo ciepłych i miłych słów powiedziała Pani poseł, ale nie wszystko jest prawda. Nieprawda, że rozpoznaję każdy utwór. Bardzo bym chciała dojść do tego kiedyś, ale jeszcze tak nie jest. I nie każdą porcelanę rozpoznaję. Jeszcze wiele lat studiów i pracy przede mną. To pokazuje, jak należy mieć ograniczone zaufanie do tego, co się czyta w mediach, bo nie zawsze tam jest podana prawda, nawet w takich rzeczach. Ale cieszę się, że możemy się spotkać w takim wyjątkowym czasie, bo to jest taki czas, mnie się tak wydaje, że od nas, niezależnie od tego, czy jest się politykiem, czy jest się samorządowcem, czy jest się po prostu mieszkańcem dużego czy małego miasta, nadchodzi taki czas, że musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim kraju chcemy żyć, co jest dla nas ważne, jakie wartości są dla nas ważne. Bo rzeczywiście w tej chwili ja mam takie wrażenie, że gdzieś wszystko się pogubiło, skoro w naszym życiu społecznym kłamstwo jest na porządku dziennym, skoro w naszym kraju premier dwukrotnie przez sąd został uznany za kłamcę. Słuchajcie, skłamał, sąd wydał taki wyrok, potwierdził, że to było kłamstwo, ale nam jako obywatelom powinno się należeć chociaż słowo przepraszam, a w innych krajach demokratycznych taka osoba odchodzi z polityki, bo polityka jest rzeczą trudną sztuką, ale kłamstwo na co dzień w niej nie ma racji bytu. A to mamy na co dzień. Mamy na co dzień, że o każdym można powiedzieć wszystko, można każdego znieważyć, okłamać, oszukać. Można powiedzieć, że to, że w Polsce jest tak źle i rosną ceny i że jest taka inflacja, że jest to wina Donalda Tuska. I co? Można powiedzieć? Można. 8 lat ktoś rządzi, ale wszystko co złe to jest wina Donalda Tuska. Szum informacyjny, szum kłamstwa jest tak wielki, że my jako obywatele czasami możemy czuć się pogubieni w tym wszystkim, bo skoro od rana do wieczora jesteśmy atakowani przez kłamstwo i mówienie nieprawdy, skoro w sieci i w mediach, ja już nie mówię w sieci, w mediach jest hejt, hejt, który naprawdę zabija. Mówimy tutaj o przykładach ludzi związanych z polityką, ale dotyka to artystów, dotyka to sportowców. No, hejtować sportowca, że nie zdobył złotego medalu. Przecież sport to jest rywalizacja, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ale tylko z tego powodu, że ktoś nie wygrał zawodów. Robić na niego w sieci nagonkę i mówić tak straszne rzeczy, nie każdy to wytrzymuje. Hejt w szkołach w stosunku do dzieci, no pogubiliśmy się. A do tego wszystkiego pandemia była? Wojna za naszymi granicami, inflacja niewyobrażalna, nasze zarobki, dochody właściwie tracą każdego dnia na znaczeniu. Każdy z nas, kto robi zakupy i płaci rachunki, wie jak jesteśmy w trudnej sytuacji. Niezależnie jaki zawód się wykonuje, jaką się ma emeryturę, każdy jest stratny. I teraz trzeba sobie powiedzieć, czego chcemy. Możemy to wszystko zmienić, tylko że politycy, my sami tego nie zmienimy. Nas jest w Sejmie około 200 osób, które pracują rzeczywiście. Nie wierzcie to, że my nic nie robimy. Bo też tak się posłowie nic nie robią. Nic nie robią, pusta sala plenarna. Ale ona jest pusta dlatego, że w tym czasie siedzimy na komisjach. Czasami jeden poseł w tym samym czasie ma dwie komisje. W
Wyobrażacie sobie, jak jest zorganizowana praca Sejmu? Że żeby zagłosować, trzeba po prostu biegać z jednej sali na drugą. Dobrze, że są teraz telefony komórkowe, bo koledzy, którzy nas informują, słuchajcie, zaraz głosowanie, uważajcie, musicie być na sali. W takich warunkach pracujemy, jeździmy po Polsce, rozmawiamy i chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, co dla Was jest najważniejsze. Bo ja bym chciała Polski normalnej. To takie słowo, które się wydaje z... normalnej, takiej, w której każdy z nas czuje się dobrze i bezpiecznie, że przedsiębiorca może zaplanować swoją przyszłość, że młody człowiek wie, że jeżeli będzie aktywny, będzie pracował, będzie się uczył, to dojdzie do uprawnionego mieszkania, że będzie mógł założyć rodzinę, że kobiety będą czuły się bezpiecznie, nie będą się bały, że seniorzy będą wiedzieli, że nie zostaną sami, że po prostu stworzymy społeczeństwo, w którym dla każdego znajdzie się miejsce i że będzie odpowiedzialność za to, co się robi i że kłamstwo zostanie z naszego życia wyeliminowane. I dlatego chciałam z Państwem porozmawiać, co dla Was jest ważne, bo przed nami niedługo wybory. No i ja liczę, że każdy z Państwa, niezależnie komu sympatyzuje, pójdzie na te wybory. Bo idąc na wybory, bierzemy odpowiedzialność za Polskę. Nie może być tak, że w naszym kraju połowa Polaków zostaje w domu i mówi, że go to nie dotyczy. Dotyczy. Dotyczy, dlatego że skoro nie bierzesz udziału w wyborach, to znaczy, że jest ci wszystko jedno. Że nie oceniasz ani negatywnie, ani pozytywnie. Że po prostu, co by się nie działo, to akceptujesz. Nie można takim być. Dlatego zachęcam wszystkich, niezależnie od poglądów, do tego, żeby iść na wybory i zawsze mówić prawdę. To znaczy, jeżeli czujemy, że gdzieś jest kłamstwo i fałsz, żeby o tym mówić, że to jest kłamstwo i fałsz. A teraz zachęcam do rozmowy. Słuchajcie, tu każdy może powiedzieć, co myśli, co czuje. Szanujemy się wszyscy nawzajem i nigdy nie obrażamy się. Bo jeszcze tutaj dodam, bo ja wiem, że po wygranych wyborach, a wierzę w to głęboko, zmniejszymy inflację, poprawimy jakość naszego życia, ale jest jedna rzecz, która mi nie daje spokoju. Jak to zrobimy, żebyśmy na nowo poczuli się wspólnotą i zaczęli ze sobą rozmawiać? Żeby nie było gorszych, lepszych patriotów, bardziej wierzących, mniej wierzących, żebyśmy zobaczyli, że jesteśmy Polakami, którzy mają prawo się różnić, ale jesteśmy wspólnotą, a nie zagrożeniem dla siebie. Co trzeba zrobić, żeby po tych kilkunastu latach odbudować zaufanie. Zaufanie obywateli do siebie wzajemnie, zaufanie w rodzinach, żeby rodziny mogły też rozmawiać przy wielkanocnym stale. Zaufanie do instytucji naszego państwa, żebyśmy ufali w to, co się dzieje, żeby instytucje znowu były, działały zgodnie z naszą konstytucją. I to jest dla mnie największy problem. Z całą resztą Polacy sobie dadzą radę, bo zawsze w takich najtrudniejszych momentach wychodzą z nas te najlepsze cechy. I tak było w historii, kiedy wydawało się, że już bardzo źle, Polacy potrafili robić rzeczy wyjątkowe. I tak było wtedy, kiedy powstała Solidarność. I tak było w 1989 roku, kiedy wydawało się, że te wybory są niemożliwe do wygrania, a jednak udało się osiągnąć wszystko. I tak było teraz, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i gdyby nie Polacy, to mielibyśmy naprawdę problem. A Polacy, dlatego że nagle gdzieś ten gen, ten dobry gen polskości spowodował, że potrafiliśmy się zorganizować, że potrafiliśmy zrobić tą pierwszą pomoc, gdyby nie mieszkańcy stref przygranicznych, mieszkańcy miast, którzy przyjęli uchodźców, mielibyśmy wielki problem. Zobaczcie, w Polsce nie powstały obozy. Potrafiliśmy to zrobić, zanim rząd zadziałał. Więc ja wierzę, że po raz kolejny ten nasz dobry gen Polaków, którzy cenią wolność i niezależność, zadziała i wygramy. Zapraszam do pytań. Nie wiem, czy wy chcecie jeszcze coś powiedzieć? Nie, tylko pytania. Do pytania, zapraszam. Pierwsza osoba dostaje brawa, bo jest najtrudniej, ale potem idzie bardzo dobrze. Proszę bardzo, brawa dla pana, pan jest pierwszy. Właśnie pani wspomniała o przepraszaniu, tak? I kiedy Platforma pierwszy raz przegrała wybory z PiS-em, chodzi o to, że ludzie w tamtym okresie czuli jakby zawód po stronie Platformy, po stronie polityków, od samorządu po Sejm. I przez ten cały okres nie słyszałem takiego słowa: przepraszam, że was zawiedliśmy. Że faktycznie mogliśmy niektóre rzeczy być bardziej czujni, w niektórych sprawach mogliśmy być bardziej chętni do rozmów. Ja głosowałem wtedy na Platformę, teraz też zapewne zagłosuję,
ale chodzi o to, żeby tak jak pani mówi, szanować ludzi o różnych poglądach i teraz w sondażach rośnie chyba poparcie Konfederacji. A chodzi o to właśnie, że Konfederacja podbiera wam tych bardziej konserwatywnych wyborców, których zawsze mieliście. I właśnie to jest to. I druga rzecz, co chciałem powiedzieć, to jest to, że jako platforma, jako partia, za bardzo dajecie się wodzić za nos PiS-owi tymi drobnymi aferkami społecznymi, gdzie oni robią z was później ludzi, którzy są jakby po drugiej stronie polskości, że wy tylko wspieracie to, co jest po drugiej stronie od katolicyzmu, od wartości jakiejś tam naszej kultury i tym podobnych, że wy chcecie zmienić Polskę tak, żeby wyglądała jak Francja, Unia i w ogóle taka to, co najgorsze jest w Unii. Ja przez ostatni rok pracowałem w Danii, poznałem zwykłych ludzi, oni się bardzo nie różnią od nas, mają to samo, te same problemy, tym samym żyją. Także, no jeśli chodzi o problem uchodźców na naszej granicy, to oni głównie się dowiedzieli tego ode mnie. I mówią, większość była wdzięczna nam, że powstrzymujemy ich, bo oni mają z tym problem teraz i oni sami nie ukrywają tego. Znaczy ja mówiłam o to, akurat jeżeli mówiłam, to głównie mówiłam o sprawie wojny w Ukrainie, czyli o Ukraińcach, którzy przyjechali do Polski. Sprawa tego, co się dzieje na granicy białoruskiej, to jest dyskusja, kolejna opowieść. Ja powiem panu tak, że rzeczywiście 8 lat temu, kiedy przegraliśmy te wybory, ja wiem, że wiele rzeczy mogliśmy zrobić inaczej. I wiem, że Polacy do nas mieli o wiele rzeczy pretensje. Ale muszę panu powiedzieć, że przez te 8 lat naprawdę jeżdżę i spotykam się z ludźmi i myśmy już na ten temat rozmawiali. Przyznaliśmy się do tych rzeczy, które zrobiliśmy źle. Przyznaliśmy się do tych rzeczy, które mogliśmy zrobić bardziej odważnie. Przyznaliśmy się także do tego, że kilka spraw mogliśmy lepiej z państwem skonsultować. To prawda, ale to było 8 lat temu i my to wiemy. Znaczy, wydaje mi się, że każdy człowiek ma prawo do błędu, tylko taki błąd, ten sam można popełnić tylko raz. I trzeba ze swoich błędów wyciągać wnioski na przyszłość. I wydaje mi się, że nasza formacja te wnioski wyciągnęła i wiemy, gdzie zrobiliśmy błędy. I dlatego tak ważne przez te ostatnie lata to, że właściwie nie ma dnia, żebyśmy my nie byli w terenie i nie rozmawiali. Bo oczywiście my pracujemy w zespołach, przygotowujemy rozwiązania, ustawy, tylko to musi być skonsultowane. To musi być tak, żeby ludzie wiedzieli, dlaczego my to chcemy zrobić, a my czasami musimy posłuchać, że może to trzeba trochę zrobić inaczej albo rozłożyć w czasie. I tu się z panem zgadzam i wtedy mówiliśmy, że w paru miejscach zrobiliśmy źle, ale ja nie mam takiego poczucia, że te czasy rządów Platformy to był zły czas dla Polski. Dlatego też nie będę się kamieniowała i mówiła, kochani, nie, były błędy, ale było bardzo dużo dobrych rzeczy, powiem więcej, było bardzo dużo dobrych rzeczy, z których wszyscy korzystamy, a zapomnieliśmy, kiedy to było wprowadzane i na jakich zasadach. To druga sprawa, mówi pan o Konfederacji. To prawda, Konfederacja zyskuje poparcie pewnych grup społecznych, tylko chciałam powiedzieć, Konfederacja, jeżeli popatrzy się na badania, odbiera głosy panu Hołowni. Ale mówię wam, słuchajcie, do wyborów jeszcze jest dużo czasu i będzie się jeszcze bardzo dużo działo. I na sondaże proponowałabym patrzeć z takim dużym spokojem. No nie może być tak, że co tydzień mamy sondaże. To nie jest tak, że to się tak wszystko zmienia. Pewne działania, jeżeli mają wpłynąć na nastroje społeczne, to nie potrzeba 2 czy 3 dni, tylko potrzeba dużo więcej czasu, bo to nie jest tak, że każda informacja do wszystkich natychmiast dochodzi. Ludzie dosyć wolno dowiadują się, nie wszyscy na szczęście interesują się od rana do wieczora polityką, żyją normalnie i dopóki coś ich naprawdę nie wkurzy i nie dotknie, no to ta polityka jest poza ich zainteresowaniem. Natomiast rzeczywiście wtedy, kiedy ktoś dostaje rachunek za gaz, ktoś dostaje rachunek za prąd, ktoś musi zamknąć swoją firmę, bo nie jest w stanie jej prowadzić. Ktoś widzi, że nie stać go, mimo że podobno ma wyższą emeryturę na leki, które normalnie kupował, no to ludzie zaczynają się denerwować, bo to ich wtedy dotyka. A że ludzie na całym świecie są podobni, oczywiście, no wszyscy chcą dokładnie tego samego, ale przyzna pan, że w tych krajach, kiedy jest dyskusja, kiedy ludzie mogą ze sobą rozmawiać i jest większa doza tolerancji, łatwiej się w takich społeczeństwach żyje, bo ludzie mają zaufanie do siebie, narzekają, ale czują się dobrze we własnych społecznościach.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa pytanie jeszcze? Bardzo proszę. Już mikrofon tam. Zwykle jestem zdenerwowany, ale muszę... Proszę się nie denerwować, bo to jest bardzo miło, proszę pana. Ja wiem o tym, ale ja muszę to powtórzyć, ponieważ byłem na spotkaniu z panem Czarnowajem i marszałkiem Grodzkim. Rozmawialiśmy o aktywności Platformy w Malborku. Nic się nie zmieniło. Dowiedzieć się, że jest jakieś spotkanie, można, ale po spotkaniu. Mało aktywności, zero. I mam taką prośbę. Nie rzucajcie kamieniami w PiS, ale mówcie prawdę. A oni na każdym kroku kłamią. Mówią, że podwyższyli emeryturę. Nieprawda. Emerytura w stosunku do średniej krajowej przez ich rządy spadła o 7%. O tym nie mówicie. Obniżyli podatki. Nieprawda. Bo obniżyli podatek do 12%, a składkę zdrowotną, czyli z 18 jest 19 teraz. Mówcie, wychodźcie, mówcie to. Właśnie przed chwilą mówiłam o tych emeryturach. Dobrze. Ale oni cały czas wychodzą. Przecież afera w NCBR. Wina Platformy. Ostatnio pan Bortniczuk się wypowiadał. Wina Platformy. Nie ma. Nie ma odpowiedzi. Wie pan, odpowiedzi są. Gdzie? Tylko powiem panu tak, żebyśmy sobie odpowiedzieli. Czy Platforma ma jakiekolwiek media w naszym kraju? Ani jednego. Ani jednej stacji telewizyjnej nam sprzyjającej, ani jednego programu radiowego, ani jednej gazety. Po to są takie spotkania. No właśnie, i po to są takie spotkania. I... Po tydzień temu było spotkanie chyba z PiS-em, to jest wina Platformy, że nie ma obwodnicy. No przecież... No więc, ale ja rozumiem, bo... odpowiedź, bo pani jest w komisji infrastruktury. Tak. Ja nie dziwię się, że się pan denerwuje, bo ile człowiek może słuchać kłamstwa? No właśnie, ile można? Dlatego tak ważne są te spotkania, ale tutaj więcej. Także bardzo ważna jest rola obywateli w naszym kraju, bo mówię, mediów nie mamy, gazet nie mamy, jesteśmy tylko my, możemy robić spotkania, spotkania mogą robić nasi samorządowcy. Mamy działania w sieci, na Facebooku, na Twitterze i tu możemy o tym wszystkim mówić, ale my potrzebujemy wsparcia. My potrzebujemy tego, żeby państwo także czasami, kiedy wiecie, że gdzieś jest to kłamstwo, nie kłócąc się, bo wiecie, nie ma co... Jeżeli ktoś tak wierzy, że to, co mówi PiS jest prawdą, to my go nie przekonamy. Bo 30% tego społeczeństwa będzie w to wierzyła i ma do tego prawo, słuchajcie. Jeżeli my chcemy, żeby nas szanowano, my też powinniśmy, wierzysz w to? Twoja sprawa. Ale zobacz, mówisz, że masz większą emeryturę, to porównaj swoje wydatki sprzed 3 miesięcy z tymi i zobacz, że na mniej ci starcza. W ten sposób możemy rozmawiać. Ale państwo też muszą odkłamywać rzeczywistość. A wie pani, jaka jest odpowiedź? No. Oni zabierali, a ci dają. Ale ja mówię, my mówimy o... Nie potrzebuję tak podyskutować na ulicy. Ale chciałam powiedzieć, ja mówię, 30% społeczeństwa będzie wierzyło absolutnie w to, co mówi PiS. I tak jest, i tacy są ci ludzie, mają do tego prawo, ale 70% naszego społeczeństwa ma trochę inne zdanie. I tak bardzo ważne jest, żeby ci, którzy nie idą na wybory, właśnie się zaktywizowali, a zaktywizują się wtedy, kiedy my ich będziemy przekonywać, będziemy z nimi rozmawiać. Bo bardzo często ktoś mówi, czy mój jeden głos ma jakieś znaczenie? Ma. Znacie wypadki, że burmistrzem został ktoś dzięki jednemu głosowi albo ktoś zastał rady. Każdy głos państwa ma ogromne znaczenie. I mówienie, że to nie ma znaczenia, to jest oddawanie pola PiS-owi. I to już nawet nie chodzi o to, że, bo przecież zawsze w historii każdego państwa. Jedno ugrupowanie rządzi, potem to się zmienia. To jest naturalne. Tylko my mamy taką wyjątkową sytuację, że do władz doszli ludzie, którzy zmieniają reguły gry państwa demokratycznego. Bo przecież Polska ma własną konstytucję, bardzo piękną konstytucję, przyjętą i za... Konstytucję mamy. Jest bardzo piękna, bardzo mądra konstytucja, która reguluje wszystkie aspekty naszego życia.
bo po co jest konstytucja? Po to, żebyśmy byli chronieni, żebyśmy wiedzieli, jakie mamy prawa. Oczywiście też daje nam nasze obowiązki, ale jest po to, żebyśmy my w naszym kraju mieli zapewnione prawa. Ale przyszli ludzie, dla których konstytucja nie ma znaczenia, instytucje państwa nie mają znaczenia. Przyszli ludzie, którzy zmieniają reguły gry na zasadzie, co mi zrobisz? Co mi zrobisz? Mogę wszystko, bo wygrałem wybory. Ale jeżeli policzymy głosy, które dostał PiS w tych wyborach i policzymy głosy, które dostały wszystkie inne partie, to PiS nie miał większości. To Dąb spowodował, że mają tylu taki system. Więc też nie mogą mówić, że w imieniu nas wszystkich podejmują takie decyzje. My musimy wiedzieć, że 70% społeczeństwa chce czegoś innego. I tak jak kiedyś Polacy potrafili zobaczyć, że tych ludzi dobrej woli, myślących jest więcej, tak teraz też musimy. Nie możemy mówić, że to jest niemożliwe, żeby z nim wygrać, bo to jest tylko 30%. I to w nas jest. Po prostu, jeżeli my jesteśmy uczciwi, przestrzegamy prawa, mamy zasady, to my musimy wygrać, bo prawda zawsze wygrywa. Tylko musimy w to się zaangażować, nie możemy być z boku. A jeżeli pan mówi, że nie było tutaj informacji, robiliśmy wszystko, żeby ta informacja była, my możemy właściwie... No widzi pan, poprawiamy się, słuchamy tego, co państwo mówią. Jak pani marszałek na chwilę usiądzie. Ja chciałem powiedzieć właśnie po ostatnim naszym spotkaniu, postanowiliśmy, że to, co dotyczy informacji o spotkaniu, będziemy robić sami. Wyszło trochę lepiej, jeszcze niedoskonale, ale już jest lepiej. Przyjmujemy tę krytykę i będziemy rozmawiać tu z panią marszałek o tym, co dotyczy funkcjonowania struktur w naszym województwie. Jeżeli chodzi o mówienie i odkłamywanie prawdy, nie będę się długo rozwodził, temat, który poruszyła pani poseł, kwestia obwodnicy. No przecież, szanowni państwo, państwo możecie sobie łatwo sprawdzić. Pani poseł i ja od 8 lat składamy poprawkę do budżetu, wprowadzenie obwodnicy Malborka, ja jeszcze dodaję i Kwidzyna, nie wiem, czy pani też daje, żeby tu na Powiślu i Żyłowach zrobić obwodnicę w dwóch miastach, które jako miasta powiatowe takiej obwodnicy nie mają. I żaden poseł z PiSu nie poparł. I żaden poseł z PiSu nie zagłosował za. Też nie zagłosował. I w związku z tym mówienie, że ten, wiecie, to wina tamtych, okej. Przecież ci ludzie, tak jak powiedział pani marszałek, swoje wystąpienia opierają na kłamstwie, to co my mówimy jest łatwe do sprawdzenia. Kto złożył jaką poprawkę i kto głosował przeciw. Koniec, kropka. Po co się doktoryzować, kto jak, gdzie, co powiedział. Jest wniosek o wprowadzenie, głosujesz przeciw, znaczy, że jesteś przeciw. Tyle. Jeżeli chodzi o kwestię mówienia prawdy i to, co pan poruszał, że myśmy zrobili tyle błędów, każdy w życiu robi błędy i myśmy również je zrobili. I co jest najważniejsze... Uważam, że ten okres przed tymi wyborami... Ale nie, chciałbym się usprawiedliwić, że my się sporo nauczyliśmy, to co powiedziała pani marszałek, to jest po pierwsze. Po drugie, proszę zauważyć, kto z państwa od czasu do czasu uczestniczy w tych spotkaniach, to my rozmawiamy inaczej niż 8 lat temu czy 12. My nie przychodzimy z gotowym projektem, choć mamy projekt na każdą dziedzinę. Od edukacji, inwestycji i tak dalej. Możemy państwu o tym mówić. My mówimy tak, mamy nasze projekty, bo tak się powinno pracować. Słuchamy, co na tych spotkaniach, my wróciliśmy z Kujawsko-Pomorskiego, 2 dni byliśmy. Pani marszałek tutaj, tak po drodze do Warszawy zajechała tutaj do nas. I rozmawiamy o tym. I teraz będziemy to wszystko, co usłyszymy, to państwa konfrontować, czy to, co zostało przez nas przygotowane, jest zgodne z oczekiwaniem obywateli. I tego się nauczyliśmy. Na pewno z tej drogi dotyczącej konsultacji nie wystąpimy. To był totalny błąd. Akademickie przyjęcie aksjomatu, że ma być tak, i później to wdrażaliśmy. I na koniec kwestia informowania. My właśnie się spotykamy, ja będąc na spotkaniu właśnie z klubem seniorów, jako już senior w Grudziądzu, rozmawialiśmy o tym, co dotyczy rzeczywistości. Jaka jest w ogóle rzeczywistość? Ja, żeby za długo nie mówić, to powiem tak. Szanowni państwo, jeżeli ktoś tylko ma kalkulator i umie tam wciskać te przyciski, to łatwo policzyć. Jeżeli dostaję emerytury 2,5 tysiąca złotych razy 12 miesięcy, to jest około 30 tysięcy złotych w ciągu roku zarabia. I do tego płaci 12 tysięcy podatku
które jest zwolnione i się go nie płaci, ok? Ale wprowadzono, trzeba o tym wiedzieć i myślę, że Państwo widzicie to na swoich tych. 9% od 30 tysięcy, czyli 2700 zabierają. I tego nie wolno odliczyć, kiedyś można było. Ale płacimy, a szczególnie osoby o niskich dochodach, płacą rzecz niesamowitą, ukrytą. To jest tak zwany podatek inflacyjny. Pamiętajcie Państwo, inflacja to jest ukradzione pieniądze w ramach podatku, którego nie widzimy. Czyli mówiąc krótko, jeżeli ktoś ma 30 tysięcy dochodów, a inflacja jest 20%, a nawet więcej, jeśli chodzi o utrzymanie domu, żywność i tak dalej, ale załóżmy, że jest 20% w tych dwóch dziedzinach, to rocznie, proszę Państwa, zabierają komuś, kto zarabia 30 tysięcy, 6 tysięcy złotych. Czyli te bajki opowiadanie, że te trzynastki, czternastki, to są z Waszych pieniędzy. Ktoś Wam zabiera i mówi tak, a teraz Wam przywiozłem tutaj 1400 zł, a zabrał 6. 1% inflacji wzrostu, Szanowni Państwo, to jest 5 miliardów złotych więcej do budżetu. Więc co będzie robiła władza, dla której władza jest najważniejsza, a nie dobro obywateli? Będzie dbała o wysoką inflację. Bo jeżeli inflacja jest 15% statystycznie, to łatwo to policzyć, to jest 75 miliardów złotych więcej w budżecie. Więcej do rozdawania kolegom, znajomym i tak dalej. I na koniec, my o tym wszystkim mówimy. Między innymi ja cały czas pokazuję statystykę i tylko jedną jeszcze powiem, bo żeby Państwa nie zaludzić. Polska za ostatni rok jest krajem o największym wzroście milionerów. Milionerów, tylko gdyby to byli ludzie, którzy prowadzą działalność gospodarczą, mają świetny pomysł, zorganizowali olbrzymią firmę, zrobili, to oni 10 milionów zarabiają. Ale to zarobili ludzie w spółkach Skarbu Państwa. Przecież jeżeli prezes Narodowego Banku Polskiego ma wyższy wzrost płac od inflacji, to co jemu to inflacja? A premier Morawiecki kupił... Zarabia więcej, Szanowni Państwo, niż prezes Banku Amerykańskiego. No, ale skromnie żyje. Tak. W związku z tym my musimy to mówić, musimy to pokazywać i dlatego tych spotkań jest coraz więcej. Jeszcze będzie duże, że tak powiem, spotkanie w całym województwie pomorskim. Wszyscy parlamentarzyści przyjadą i tutaj również do Malborka przyjadą parlamentarzyści, żebyśmy mówili o tym, co proponujemy, co Państwa woli, co jeszcze wdrożyć, ale na pewno, Szanowni Państwo, kiedyś mówiono, czy było naszą ideą, że prawda Was wyzwoli i my chcemy, żeby prawda również wyzwoliła w Rzeczypospolitej takie pospolite ruszenie. Stawiajmy na tych, którzy mówią prawdę. Czasami robią błędy, lepiej gdyby się od razu przyznawali niż po 8 latach, ale jak to mówi przysłowie, lepiej późno niż wcale. I do tego, co powiedziała Pani Marszałek, o co walczymy, to ja chcę Państwu powiedzieć, że moja najstarsza wnuczka, zawsze sobie biorę do serca to, co mówią najmłodsze pokolenie, bo to po części my proponujemy, co będzie dla nich. Ona mówi, dziadek, tylko pamiętaj, nie urządzaj mi życia, my sami sobie to życie urządzimy. Więc państwo, które dba o bezpieczeństwo, o to, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, mieli godziwe wynagrodzenia i tak dalej, to wszystko, o czym tu rozmawiamy i to jest wystarczy. Natomiast już dobór na stanowiska i te wszystkie inne rzeczy, to już nie powinna być domena państwa, a już na pewno nie propaganda. Na pewno Państwo wiecie, co roku 2 700 000 000, prawie 3 miliardy złotych idzie na propagandę, telewizję publiczną. I jeszcze to jest tak robione, że wypuszcza się papiery wartościowe i te 3 miliardy co roku będą spłacać następne pokolenia. Jedyna radość, że ci, którzy mają 70 lat i więcej, już nie będą tego spłacać, no ale zostaje ktoś w tej rodziny i będzie to spłacał. I na koniec ostatnie zdanie. Dług publiczny, proszę Państwa, to co już dzisiaj jest i będzie prawdopodobnie na koniec, jest 1,5 biliona złotych, na koniec roku będzie to około 1 700 000 000. I jak się podzieli przez ilość, to jest rzecz niewyobrażalna. To oczywiście, że tak, bo no wiedzą Państwo, że my mamy budżet, nad którym pracujemy w Sejmie, nad którym pracuje Senat. Możemy zobaczyć, jakie są przepływy, na co są te pieniądze
przeznaczone, pracujemy na tym budżecie, ale to jest część budżetu naszego państwa, bo powstały różne fundusze, różne organizacje, gdzie pieniądze są wyprowadzone. I my nie mamy nad tym żadnej kontroli jako parlament i tak naprawdę nie wiemy, jakie tam kwoty, jakie pieniądze tam są i jak są wydawane. Wystarczy, że te kontrole, które nasi koledzy posłowie przeprowadzają w tych instytucjach, gdzie możemy wejść, nie ma instytucji, w której byłoby wszystko normalnie. W każdej znajdują nieprawidłowości, w każdej znajdują nadużycia i w każdej znajdują bardzo dużo pracy dla prokuratury i dla służb, gdyby w naszym kraju działały. Tu pan senator mówił o pieniądzach na tak zwane media. To jest budżet, o którym wiemy, ale czy wiecie państwo, że każde ministerstwo w naszym kraju bocznymi drzwiami przelewa pieniądze do telewizji. Ja kilkanaście miesięcy temu napisałam interpelację do wszystkich ministerstw. Po 2 latach dostałam od ministra Ziobry, ile pieniędzy przeznacza. Oni się nie chcą do tego przyznać, a to jest kolejne miliony złotych, ogromne miliony złotych. Nie wiadomo na co dawane. Podobno na promocję, ale na promocję czego nie wiem. Czyli oni te pieniądze wyprowadzają z wszystkich instytucji w różny sposób i będą musieli kiedyś za to odpowiedzieć, bo tutaj oczekiwanie też było, czy... Złodziejstwo nawet, powiedzmy szczerze, bo to nawet to jest złodziejstwo, to jest zwykłe złodziejstwo. Trzeba rzeczy, ja nie mówię defraudacja, to jest złodziejstwo, bo te pieniądze są... I tu trzeba wypowiedzieć troszkę mniej, ale nie wiem, że PiS się nie interesuje instytucjami państwowymi. Interesuje się? Nie, ale interesuje się w inny sposób, nie interesuje się tym, jak one powinny funkcjonować dla dobra obywateli. Natomiast dla dobra PiS-u tak. No to... I ja też uważam, że... Każda osoba, która w naszym kraju, bo każdy obywatel, kiedy zrobi wykroczenie, czy nawet za jakikolwiek błąd zrobi, za to ponosi odpowiedzialność. I to samo powinno dotyczyć polityków i każdy, który złamał prawo, zdefraudował albo ukradł pieniądze, albo zmarnował pieniądze, tak jak pan minister Sasin wydał na 75 milionów na wybory kopertowe niezgodnie z prawem i ze wszystkim, muszą za to ponieść odpowiedzialność, bo 75 milionów to jest naprawdę ratunek dla czasami kilku szpitali powiatowych. Gdyby te pieniądze zainwestować, to szpitale nie miałyby problemów. Codziennie płacimy kary, gdyby te kary, które płacimy, a to są pieniądze nie do odzyskania, to są pieniądze, które można było zainwestować w Polsce, nie byłoby problemu ze szpitalami powiatowymi. Więc za to wszystko ktoś musi odpowiedzieć, dlatego że jeżeli chcemy państwa prawa za złodziejstwo, kłamstwo, oszustwo ponosić konsekwencje, ale także po to, żeby politycy wiedzieli, że za każdą złą rzecz będą rozliczeni, niezależnie z jakiej partii są i kogo reprezentują. Panie marszałku, pozwolę szybko, jeśli dwa zdania powiem odnośnie budżetu, tylko dosłownie dwa zdania. To, co pani marszałek mówiła i pan zasugerował kwestię czytelności, rzetelności i kontroli budżetu. To budżet około 600 miliardów, to jest budżet oficjalny. 400 miliardów złotych jest poza budżetem. A nie wiemy do końca, czy... Ja mówię o szacunkach, ponieważ mieliśmy taką konferencję, gdzie naukowcy pokazywali, że to prawdopodobnie jest 600. 400, przepraszam. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Deficyt, czyli więcej wydatków niż dochodów, jest na poziomie 70 miliardów złotych. Ale oficjalnie już mówił minister, że prawdopodobnie to jest około 200. Wyobraźcie sobie państwo rodzinę, bo przecież trzeba zawsze odnieść do rodziny. Jak może funkcjonować rodzina, mąż, żona, dzieci? No zakładam, że tym niedobrym jest mąż, który będzie tam wyprowadzał. Żona wie, że ma 6 tysięcy, a on jeszcze 4 tysiące pożycza i wydaje na boku. I jeszcze później przychodzi rachunek, mówi, przepraszam cię bardzo, ale jeszcze 2 tysiące tu jest do zapłacenia. Taka rodzina prędzej czy później się rozpadnie. Ale PiS jest cudotwórcą. 2 łódka włoży do zupy, a wyjmie 6. I dokładnie i tak samo jest z pieniędzmi. Czyli to, ale prędzej czy później to wyjdzie, no niestety wyjdzie. W Grecji wyszło to po 10 latach. Ja nie chcę tutaj straszyć, ale sami państwo widzicie, ta wysoka inflacja, która każdego z nas tu obecnego na sali i nieobecnego na sali dotyka, to ona jest między innymi pokłosiem tego, że pieniądze wydaje się bez kontroli. A jak się wydaje pieniądze bez kontroli, to taka rodzina szybko się rozpada. Ja wierzę w to, żeby zapobiec rozpadowi Rzeczypospolitej, w październiku tą rodzinę naprawimy. I do tego państwa jesteśmy tutaj, żeby rozmawiać i zachęcać. Mogę
Mam takie pytanie mówiące o tych milionerach, którzy ostatnio rosną jak grzyby po deszczu. Czy nie byłoby rozwiązaniem dobrym, jakbyśmy dążyli do tego, żeby sprywatyzować tę część przynajmniej tych spółek Skarbu Państwa, które dzisiaj są wręcz takim kryminogennymi instytucjami? Ja osobiście opowiadam się tak, za takim modelem państwa, w którym państwo ma kontrolę nad rzeczami fundamentalnymi. Czyli to, co dotyczy polityki gazowej, energetycznej i tak dalej, bezpieczeństwa państwa, spraw zbrojeniowych, to zawsze powinna być domena państwa. Natomiast prowadzenie spraw dotyczących żywności, czyli spółki cukrowej, turystycznej, hotele, no przecież czy to musi robić państwo? No na pewno nie. No, natomiast chcę państwu powiedzieć ze statystyki, Polska jest krajem w Unii Europejskiej o największym udziale państwowych firm w całej gospodarce. Ale to wynika z filozofii PiS-u. Oni realizują to, co zapowiedzieli. Zlikwidują samorządy, bo się lepiej rządzi z Warszawy. I tak samo w gospodarce będzie tak, że my będziemy decydować, co się dzieje w gospodarce z kilku powodów. Po pierwsze, przytulimy trochę pieniędzy. My jako my i jeszcze nasi znajomi. A po drugie, jest rzecz jeszcze ważniejsza. A mianowicie nie trzeba być absolwentem Harvardu czy jakiejś prestiżowej uczelni, żeby zostać prezesem firmy. Wystarczy mieć wujka w PiS-ie i wtedy się od razu obejmuje stanowiska. To, co działo się w obojętnie jakich rządach, w historii Rzeczypospolitej od 1989 roku, nie było czegoś takiego, żeby kompletnie niekompetentny człowiek obejmował znaczące stanowiska, już nie mówię o stanowiskach rządowych, ale mówię o stanowiskach w różnego rodzaju radach nadzorczych, w zarządach i tak dalej, który nie ma kompletnie kompetencji do tego. I później efekty są takie, że te firmy mają coraz gorsze wyniki i tak dalej. Albo tak coraz dalej. Lepsze naszym kosztem. Albo coraz lepsze. I chcę tu również państwu powiedzieć to, co pani marszałek podpowiada. Pan premier się chwalił, że mamy największy historyczny wpływ z podatku dochodowego od firm. Że rekordowe dochody do budżetu państwa. No wszystko się zgadza. Tylko 24, ja prześledziłem 24 firmy, które najwięcej wpłaciły do budżetu państwa podatku dochodowego, to wszystko są firmy państwowe. Orlen, te wszystkie energetyczne dane. A skąd one wzięły pieniądze? To ja chcę państwu powiedzieć, ci co jeżdżą samochodami, żebyście państwo wiedzieli. W 2015 roku kwota, która trafiała jako zysk danej firmy zajmującej się sprzedażą benzyny, to było 23 grosze. Dzisiaj jest złotówka. Czyli łatwo sobie policzyć, że jeżeli ktoś tankuje 150-120 litrów, to stówkę odprowadza do Obajtka. I wtedy 23 miliardy zysku netto. Skąd on wziął te pieniądze? No z naszych kieszeni, a jak to jest wysokie, to później wszystko po kolei rośnie. W związku z tym te wszystkie państwowe firmy co robią? Maksymalizują zysk. Bez opamiętania, żeby mieć na różnego rodzaju fajerwerki i rozdawanie, ale najpierw wybierają nam z kieszeni i dopiero wtedy rozdają. Ja jeszcze chciałam się dodać, wracając do tej obwodnicy, zdanie. Szanowni Państwo, zabiegałam, bo Pan powiedział, że jestem członkiem Komisji Infrastruktury. Tak, i tam składałam nieraz osobiście, bo oczywiście ministrowie przychodzą do nas na posiedzenie komisji, jak również pisemnie, o wpisanie obwodnicy Malborka na listę 100 obwodnic, bo to dałoby 100% finansowanie. Nigdy żaden minister z PiS-u tego nie poparł. To wszystko jest zarejestrowane na taśmach i do sprawdzenia. To a propos tego, że PiS twierdzi, że to przez nas nie ma obwodnicy. Druga rzecz, którą chciałam zwrócić uwagę i oczywiście, tak jak kolega powiedział, że poprawki nie zostały nigdy poparte przez żadnego posła z PiS-u.
Nigdy nie było chęci poparcia tej obwodnicy. To jest walka nieprawdopodobna nas o tą obwodnicę, bo to jest konieczna obwodnica, po prostu musi być. Teraz chciałam, podsumowując tą naszą walkę o obwodnicę, słowa pana ministra Adamczyka, który zawiaduje tą dziedziną. Inwestycje drogowe realizowane są tam, gdzie samorządowcy wierzą w rząd PiS, przyznaje minister Adamczyk. To tyle, jeśli chodzi o obwodnicę. Jeszcze odnosząc się do słów tutaj moich przedmówców, szanowni państwo, mamy inflację dużą, mamy naprawdę trudną sytuację państwa, wszystkich emerytów, jak również przedsiębiorców. Ale młodzi też mają trudno. I młodzi też mają, wszyscy mają trudno. I jeśli podnosząc się tutaj, bo wiele wątków zostało poruszonych w skrócie, odnosząc się tutaj do ukarania, i dla mnie jedną z największych zdrad stanu jest to, że nie ma tych pieniędzy z KPO. Szanowni państwo, już państwo na pewno nieraz oglądali na ten temat programy, nie chcę w szczegóły wchodzić, ale to pieniądze mają być na inwestycje, nie na rozdawnictwo, tylko na inwestycje. Może dlatego ten rząd tak mało o to zabiega. To pieniądze, które miały być punktowo na stłamszenie długookresowo inflacji. Nie teraz, na pół roku przed wyborami, żeby można było rozdać. Tylko to były pieniądze na pomoc dla przedsiębiorców, dla emerytów, dla młodych ludzi. Przede wszystkim pieniądze również na mieszkania. Program mieszkaniowy PiS-u kompletna klapa. Co to się chełpili? Ile ja znałam osób, ponieważ jestem z tej branży, więc do mnie się zgłaszali, które zachwyceni byli w poprzedniej kadencji, kiedy to rząd się chwalił, ile to mieszkań będzie wybudowanych tanio z programu Mieszkanie Plus. Ludzie są oszukani, bo uwierzyli w to. Czy państwo wiedzą, że teraz do nas na posiedzenie Sejmu, do tej naszej Komisji Infrastruktury, mieliśmy zresztą konferencję, przychodzą ludzie, którzy się połasili na te mieszkania. Teraz dostają czynsz dwukrotnie wyższy, nie podpisali umowę, nie mogą się z tego wypisać, wycofać się nie mogą. Są w pułapce nieprawdopodobne, pomijając to, że tych mieszkań jest bardzo mało. Miało być bardzo dużo, jest bardzo mało. Nie ma tych pieniędzy, dlatego też, że kłócą się w Trybunale Konstytucyjnym, który to Trybunał Konstytucyjny jest właściwie funkcją kłótni personalnych w PiS-ie. Nie są w stanie teraz ustawy o Sądzie Najwyższym zająć się tą ustawą w Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ trzeba by przy pełnym składzie, bo to ma być kontrola zastępcza tak zwana, przy pełnym składzie co najmniej 11 sędziów. Nie są w stanie tego dokonać, nie są w stanie. I tak samo jak rządzą w Trybunale Konstytucyjnym, rządzą naszą Polską. Te pieniądze, nie dostaniemy tych pieniędzy za tych rządów. To są pieniądze, które mogą wielu z państwa uratować istnienie. Naprawdę, to jest dla mnie, to jest nieprawdopodobna zdrada racji stanu. I również te pieniądze pomogłyby budowlance. Co z tego, że chełpią się, ile to mieszkań jest wybudowanych, ale wybudowanych przez deweloperów, nie przez nich. Deweloperzy teraz też mają trudną sytuację i też w związku z tym, że zahamowali wydawanie kredytów, umożliwienie przez banki wydawania kredytów, w związku z tym budowlanka zaczyna spadać. Budowlanka wszędzie na całym świecie, budownictwo mieszkaniowe jest kołem zamachowym całej gospodarki. Jesteśmy w takiej sytuacji przez to, że nie mamy tych pieniędzy z KPO. Naprawdę sytuacja jest nieprawdopodobna i to jest dla mnie zdrada racji stanu. Dziękuję bardzo. Proszę pytania dalej. Proszę bardzo. Przed chwilą powiedziała pani o mieszkaniach. To nie wiem, czy państwo wiecie, że w Polsce jest 1 600 000 mieszkań stoi pustych. Zmieńcie tylko przepisy dotyczące wynajmu, żeby właściciel mieszkania miał większe prawa jak ten, co wynajmuje.
i raz, dwa się skończy problem z mieszkaniami. Następna sprawa. Donald Tusk powiedział, że 1500 babciowego będzie się płacić. Ja jestem dziadkiem i tak prawdę mówiąc, to za bardzo nie chcę się moimi wnukami zajmować. Ale to może nie będą dla pana, wie pan. Chociażby. Wie pan dla ale to pod ratowania. A ja bym po prostu taki miał pomysł, żeby lepiej te miliardy to przeznaczyć na budowę żłobków i przedszkoli i ogłosić, że będą darmowe żłobki i przedszkola. Będą tam pracownicy, którzy będą zarabiać i płacić podatki i będą mamy i taty, tatusiowie, którzy pójdą do pracy, będą też płacić podatki. Więc moim zdaniem to jest lepszy pomysł. Ale jedno drugiego wie pan nie wyklucza, dlatego że jak pan pamięta, za naszych czasów były przedszkola za złotówkę i zaczęliśmy naprawdę budować żłobki i skokowo ilość żłobków za naszych czasów budowana pokazało, że wiemy, że jeżeli chcemy, żeby kobiety wróciły do pracy, że muszą być żłobki, przedszkola dostępne blisko domu. I to jest rzecz, my nie wycofujemy się z budowania żłobków i przedszkoli, ale budowanie trwa trochę. To nie jest tak, że natychmiast to zrobimy. A każda kobieta, która zdecyduje się iść do pracy, może wykorzystać dziadka, może wykorzystać babcię, ale może znaleźć opiekunkę na jakieś godziny dodatkowe, może w tym czasie znaleźć prywatne przedszkole, gdzie będzie mogła wysłać. To ma być uzupełnienie. I jeżeli popatrzymy, mając nawet płacę minimalną, ile każda kobieta, kiedy pójdzie do pracy, płaci tej płacy minimalnej, to te pieniądze są dobrze zainwestowane, bo to państwo na tym nie traci. To jest inwestycja w ludzi pracujących. W to, żeby kobiety poszły do pracy, myślały o swojej przyszłości, o swojej emeryturze, żeby je wzmocnić. Tu nikt nie ucieka od budowy żłobków i przedszkoli, bo w państwie te instytucje muszą działać i muszą być łatwo dostępne. Ale nie damy w ciągu roku czy półtora roku szansy wybudowania tylu przedszkoli, żłobków, żeby zabezpieczyć wszystkie kobiety, które będą chciały wrócić do pracy. Więc trzeba od czegoś zacząć i szukać takich rozwiązań, które zachęcą. Może tak, ale jeszcze jedna sprawa. Odnośnie odpowiedzialności polityków za swoje czyny. To była okazja pana Zbyszka załatwić, ale ktoś się zamknął w toalecie. Nie, w toalecie się nie zamknął. Nie? To ja panu opowiem, jak to było. To jest pytanie, muszę panu powiedzieć, że od 8 lat nie było spotkania, na którym jestem, na którym by nie zadano tego pytania, jak to się stało. Ja tego dnia prowadziłam obrady, byłam wtedy marszałkiem Sejmu, prowadziłam, było to głosowanie. Mieliśmy bardzo dobrze policzone głosy i wiedzieliśmy, że to głosowanie musi przejść. Rzeczywiście z naszej strony wiedzieliśmy, że nie będzie dwóch osób, tych osób miało nie być, ale przecież inne osoby od nas, z PSL-u, z Lewicy miały być na sali. Głosowanie, odczytuję wynik i nie mogę uwierzyć. Ileś osób z Lewicy, które miały być, nie ma. Z PSL-u miały być, nie ma. Od nas też dwie osoby, które miały być, nie ma. Więc to oczywiście my ponosimy winę. Ja uważam, że to głosowanie powinno być wygrane, ale naprawdę mieliśmy to bardzo dobrze przedyskutowane, ale odwagi wielu osobom zabrakło. Uważały, że jak nie zagłosują, to ich życie będzie... Więc my mamy z tego, też wyciągnęliśmy wnioski. My z tego też wyciągnęliśmy wnioski. I zapewniam państwa. To wie pan co, teraz to byśmy tak robili. Znaczy, nie żartuję, ale wie pan, to nie powinno się wydarzyć. I po prostu, bo ja rozumiem, że ktoś mówi, słuchajcie, nie będzie mnie. I my możemy to głosowanie, liczymy, tak? Przełożyć możemy, ale jeżeli ktoś mówi, że będzie, dlatego nie przejdziemy, że w przyszłości będzie inaczej. To dlatego ja mówię, nigdy tego samego błędu nie popełnimy i teraz, jeżeli tak będzie, to zobaczcie, jak moi koledzy w moim naszym klubie głosują. Zobaczcie, jaki jest poziom głosowania. I czasami słyszymy, że kogoś nie było. Tak, bo był pod kroplówką w szpitalu, albo lekarz zabronił wyjść ze szpitala. Naprawdę jesteśmy na tych głosowaniach, mimo że wiemy, że nawet jak wygramy to głosowanie, co sprawia nam wielką radość, państwu chyba również, to po paru godzinach niezgodnie z regulaminem Sejmu jest reasumpcja. Bo reasumpcję można przeprowadzić tylko na tym posiedzeniu Sejmu, kiedy zbierze się odpowiednią ilość podpisów i nie można tego robić po paru dniach.
I trzeba mieć podstawy prawne do tego, żeby była reasumpcja, nie tylko dlatego, że jedynym powodem reasumpcji jest to, że się przegrało głosowanie. To się dzieje na komisjach, to się dzieje na sali, ale my wiemy, że chociaż dla tej chwili krótkiego zwycięstwa jesteśmy w pełni zmobilizowani, żeby pokazać, że nam zależy, bo nam zależy. I nawet te wygrane na te kilkanaście godzin dają nam naprawdę wielką motywację i siłę. A jeżeli ktoś kiedyś teraz stanie i będziemy głosować, zapewniam Państwa, będziemy w 100% głosowali. Tak, może nie na dwie jak Pani zwierca, ale bardzo skutecznie. Jeszcze odpowiadając na temat głosowania, myślę, że to była taka sroga lekcja, może ona była za kosztowna, ale sroga lekcja dla nas polityków, że nie ma ważniejszych rzeczy, chociażby jak głosowanie w takiej ważnej sprawie. I na potwierdzenie, że wyciągamy wnioski, to chcę powiedzieć, że w Senacie, którego reprezentuję, mamy 51-49 i żadne z głosowań ważnych nie przegraliśmy przez te ponad 3 lata. Czyli ta dyscyplina dotycząca głosowań ważnych jest utrzymana i nie tylko jako Koalicja Obywatelska tu wyciągamy wnioski, ale to jest konglomerat 4 grup ludzi i udaje się to w sposób jednoznaczny wygrywać. Jeszcze na pierwsze pytanie, które Pan powiedział. Ja przyjmuję ten bardzo ważny głos, bo te 1 600 000 to są lokale, które szybko mogą trafić na rynek. Stąd też nasza propozycja, którą ogłosił przewodniczący Donald Tusk, pan premier, że przeznaczymy następująco, inaczej, będzie to tak, wszystko maksymalnie, co jest Skarbu Państwa, gdzieś tam kolei, kogoś i tak dalej, przekazujemy w ręce samorządów. To jest pierwszy ruch, żeby samorządy były tym gospodarzem i do tego uruchamiamy 10 miliardów złotych na rewitalizację. Czyli nie dajemy samorządom, tu patrzę na pana burmistrza, masz problem, teraz sobie działaj, tylko uzupełniamy o transze. A osobną rzeczą jest to, co pan mówi, ja biorę to do siebie, do serca i będę tego również, no, bo zgadzam się z panem, że również trzeba się zastanowić, w jaki oto sposób, nie niszcząc prawa własności, doprowadzić do pewnych elementów, które poprawią egzekwowanie zadań, funkcji i praw również i właściciela. Ta równowaga powinna być, nie może być dyktatu właściciela, ale również nie może być dyktatu tego, który wynajmuje. I obiecuję, że ten element w tym programie naszym będziemy starali się jakoś zawrzeć. Ja to zapisuję sobie. Mam nadzieję, że on będzie również realizowany. Ja jeszcze, ja tylko dodam, że pan senator powiedział w Senacie, natomiast mogę powiedzieć, że my w Sejmie rozmawiamy o tym. To jest duży problem, że rzeczywiście ludzie niektórzy boją się wynajmować swoich mieszkań, a brakuje mieszkań i o tym rozmawiamy. I tak jak pan senator powiedział, w naszym programie są duże pieniądze, 10 miliardów proponujemy na rewitalizację, na remont mieszkań, na których remont gminy nie mogą sobie pozwolić. Ponieważ często one są niezamieszkałe, ponieważ no, gminy mają tyle pieniędzy coraz mniej, ponieważ ten rząd, Państwo wiedzą, że dąży do centralizacji, tak jak za PRL-u. Wszystko i rozdawanie potem po uważaniu, rozdawnictwa. Tu chodzi o to, żeby do samorządów przeznaczyć pieniądze, żeby one miały na remont, rewitalizację mieszkań, żeby większa ilość była dostępna. Ale to ten problem, o którym Pan mówi, pustych mieszkań prywatnych, co każdy ma przecież, może wynająć lub nie, jego własność, to też chcemy zwiększyć, żeby to trzeba, wiecie Państwo, unormować tak, żeby znowu nie robić krzywdę tym, którzy wynajmują mieszkania, bo tak jak na całym świecie jest duża pula bardzo mieszkań na wynajem i nie ma czegoś takiego jak w Polsce, to żeby godnie mieszkać, to trzeba mieć mieszkanie na własność. Ja generalizuję oczywiście. Tak na świecie duża część różnie jest we Francji, w Belgii, w różnych krajach, do około 30-50% to są mieszkania na wynajem. I co też ma swoje duże zalety, ponieważ jest migracja za pracą, prawda? Chcieliśmy kiedyś, dawno temu, nasz kraj chciał stworzyć, jak powstawały Towarzystwa Budownictwa Społecznego, to w zamyśle było, żeby tworzyć cały
cały zestaw TBS-ów w całym kraju po to, żeby ludzie wynajmowali te mieszkania i żeby można było krążyć w migracji za pracę. Jak Państwo wiedzą, i to miały być mieszkania dla średnio zamożnych, jak Państwo wiedzą, po latach okazało się, że to są mieszkania dla bardziej zamożnych, to nie są tanie mieszkania. W związku z tym różne formy w różnych samorządach one przybrały. Natomiast to, co Pan mówi, to jest bardzo ważny temat. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa pytanie jeszcze, proszę bardzo, wykorzystuje? Proszę bardzo. Proszę. Ja się tutaj Pan poruszył problem właśnie babciowego. Mi się wydaje, że problem dzietności Polaków nie jest problemem stricte finansowym, a bardziej lękiem przed byciem karanym. Bo teraz, żeby iść do więzienia, wystarczy, że zostawi Pani dziecko przed telewizorem, pójdzie Pani do sklepu, bo zapomni, po coś dziecko się pocięło i teraz prokurator na głowie. To ma Pan rację, że to opieka nad dzieckiem to jest jedno, ale że ludzie muszą czuć się bezpiecznie. Bezpiecznie muszą się czuć kobiety, które są w ciąży i chcą mieć pewność, że lekarz będzie ją leczył, ratował jej życie, będzie jej mówił prawdę, nie zostawi jej samej. Poznamy takie przypadki, ile dramatycznych sytuacji się zdarzyło, że kobieta poszła rodzić dziecko, z ciążą było nie w porządku, nie pomogli jej lekarze, bo się bali prokuratora i ona sierociła dwoje dzieci we własnym domu i małe dzieci zostały bez matki. Tego się boją kobiety. Kobiety chcą wiedzieć, że prokurator nie będzie wchodził do gabinetu ginekologa i brał archiwa z 30 lat. Kobiety chcą wiedzieć, że dostaną wsparcie psychologiczne, kiedy będą w trudnym momencie, że dostaną opiekę. Rodziny chcą wiedzieć, że będą także tę opiekę dostawały i nie będzie się straszyło, tak jak Pan powiedział, za wszystko więzienie. Rodzinie trzeba pomagać, a nie zamykać rodziny za dramatyczne czasami sytuacje, bo sami Państwo znają przypadek człowieka, który no, przemęczony pracą zostawił dziecko z rozgrzanym samochodzie. No, większej tragedii dla rodzica nie może być. No, dramat. I mówienie, że straszy się go więzieniem, on przeszedł piekło. On i jego cała rodzina. Ci ludzie potrzebują pomocy, a nie straszenia ich więzieniem. A cały czas słyszymy, nie do dziecko, bo wyszło rodzice do więzienia. Oczywiście tam, gdzie rodzice są pod wpływem alkoholu, nadużywają, to powinno być, ale powinniśmy patrzeć i pomagać tym rodzicom, gdzie się tego też boją. Rodzice będą rodzili, będą chcieli mieć więcej dzieci, kiedy będą wiedzieli, że szkoła to będzie szkoła, w której dzieci zdobędą doświadczenie, wiedzę, umiejętności współpracy, gdzie to będzie szkoła, gdzie nie będzie polityki, nie będzie wchodzenie i uczenia dzieci, co się teraz dzieje, nietolerancji bardzo często. Więc to wszystko musi być, wiele obszarów, mieszkania, praca, ale także to poczucie bezpieczeństwa i wsparcia rodziny przez państwo, a nie traktowania rodziny jako grupy podejrzanej, tak jak przedsiębiorców, których traktuje się jako podejrzanych, bez przerwy ich kontrolując i sprawdzając, czy nie nadużywają u swoich uprawnień. Wczoraj byłam u przedsiębiorcy, który powiedział, że on już ma dosyć. On pracuje, potem wieczorem idzie do domu, sprawdza te wszystkie swoje dokumenty, bo mniej więcej raz w miesiącu ma kontrolę. I już nie wie, co oni mogą u niego kontrolować, bo już tak się strasznie boi, bo mówi, sprawdzam przecinki, bo za każdą rzecz mogę dostać karę, tak? I pierwsza kara mówi, to jest 1000 zł, ale druga kara za to samo to jest 50 000. A 50 000 zł to jest bankructwo moje, zwolnienie ludzi z pracy i nie będę mógł działać. Więc to zaufanie i bezpieczeństwo. Proszę bardzo. Panie bardzo mało zadają pytań. To mnie bardzo martwi, drogie panie, bo wiecie, że do nas bardzo mamy dużo ról do spełnienia i czekam na wasze uwagi i pytania. Dzień dobry. Ja może zrobię konkurs. Najładniejsza pani zadaje pytanie. No właśnie. No nie ma chętnych, no ja czy są Jest tutaj brzydka. Marszałek, pani poseł, panie senatorze, Tadeusz Socha, moje nazwisko, nie wiem czy pani pamięta. Miesiąc temu rozmawialiśmy przez telewizor do siebie. Zadawałem wtedy pani pytania, głównie dotyczące strategii. Odpowiedziała mi pani na nie enigmatycznie i bardzo dobrze, bo strategii nie należy nigdy ujawniać zbyt wcześnie. Ja rozumiem, że państwo macie tą strategię jako
jako PO, jako zarząd PO, bo też chcę powiedzieć, że razem z kolegami przyjechaliśmy z Tczewa. Przepraszamy, że zajmujemy troszeczkę Twojego miejsce, ale chcieliśmy zobaczyć przede wszystkim, jakie są frekwencje tutaj, jakie są u nas. No, trochę nam jest wstyd, ale poprawimy się. Ja byłam pod wrażeniem tego spotkania, słuchajcie, na Łączach. To... Tak, było bardzo miło. To było świetne spotkanie. Ja myślałam, że tam nikogo nie będzie po drugiej stronie, więc... Bo kto by chciał... Było paręnaście osób, czy kilkadziesiąt osób, już nie pamiętam, nie liczyłem. Ale dużo mniej niż tutaj. Nie. Z racji z tego, że praktycznie od 40 lat, no 38 lat jestem, prowadzę działalność gospodarczą. Zawsze byłem, pracowałem sam, samodzielnie, na własne konto. Rozwijając swoje firmy, ucząc się ciągle czegoś. Nie studiowałem, ale moje życie to praktycznie studia. Chcę powiedzieć, że strategia i taktyka to jest jedna z podstawowych rzeczy. Być może tu nie zadam konkretnych pytań pani marszałek czy państwu, ale chcę też kilka rzeczy powiedzieć, bo być może ta dyskusja się bardziej rozwinie. Otóż na samym początku pani marszałek powiedziała na temat tego, że rząd to praktycznie myśli o własnych biznesie, o interesach, o tym, żeby kogoś oszukać, a jednocześnie potem okłamać. Tak jest. Bo tak działa złodziej. Przez prawie 40 lat miałem zawsze kontakt albo ze złodziejami, albo z uczciwymi ludźmi. I można rozpoznać każdego, jednego i drugiego. Czasami na własnej skórze, a czasami w prostej rozmowie rozpoznać, z kim masz do czynienia. Proszę Państwa, kiedy w 2015 roku traciliście władzę, mimo że za Waszych czasów nie było mi jakoś specjalnie różowo w firmie, to wiedziałem, że idą czasy, w których będziemy się wstydzić za jakiś czas. I na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja, że jak jeżdżę po świecie, najgorzej mam w Niemczech i właśnie w krajach skandynawskich, kiedy z nimi rozmawiam, to każdy się pyta, co się z wami porobiło? My się was zaczęliśmy bać. Wy już nie jesteście tacy samymi Polakami, których mogliśmy tu wpuścić, z którymi mogliśmy robić interesy, z którymi mogliśmy o wszystkim porozmawiać. Nie jesteście tacy sami. I to nie dotyczy tylko łącznie tego Zachodu. Ale także też ostatnio byłem w Wietnamie i wierzcie mi, że ten naród bardzo ceni Polskę, ponieważ oni też swego czasu bardzo dużo w Polsce przebywali, uczyli się u nas na uczelniach i tak dalej, ale dzisiaj też zaczęli mieć dystans, bo mimo wszystko oni wiedzą, co się dzieje w tym kraju. I drodzy Państwo, nie zadawajcie sobie już pytań o to, czy rząd cokolwiek zrobi dla Was. Nic nie zrobi dla was, bo wszystko to, co robi, robi to po to, żeby sobie zapewnić podstawowe dobro, pieniądze i przyszłość. A każdy złodziej tego, czego się boi najbardziej, to później odpowiedzialność, żeby nie zostać ukaranym za to. Dlatego wszystko, co się dzisiaj dzieje, idzie w tym jednym kierunku, żeby zamknąć im dostęp sądownictwa, żeby ich potem nikt nie ukarał. To jest prosta rzecz, to jest chyba, no nie wiem, kto z Państwa tego nie przeżył, chyba każdy to przeżył, tak? Trafi na złodzieja, trafi na piramidę finansową, gdzieś stracił pieniądze tu, coś drobnego zyskał tam. Na tym to polega. Nawet jeżeli już tą obwodnicę, to jest zdziwiony, że coś się tu dzieje. To, że ona się w ogóle dzieje, to jest przyspieszone działanie po to, żeby jeszcze na tym coś zarobić, póki to można. Bo jestem zdziwiony, że ta obwodnica powstaje tutaj. Coś tu się dzieje. Widziałem, że jak jechałem do Skrzewa, co tam się dzieje. Jeżdżę po całej Polsce. Tak się składa. Przepraszam za mój głos, bo ja dopiero co wchodzę w swoją fazę małej choroby. Przeziębiłem zawsze po wysiadnym samochodu. Jeszcze po całej Polsce, zaraz w swoim zawodu w tej chwili rozmawiamy praktycznie w każdej gminie z burmistrzami. Rozmawiamy z samorządami o różnych inwestycjach. Wierzcie mi, że w samorządach są ludzie naprawdę
obojętnie skąd oni są, czy z PiS-u, czy z Platformy, czy jeszcze skądkolwiek, no to są ludzie odpowiedzialni. Naprawdę odpowiedzialni. I kiedy się z nimi nawet już zaczyna rozmawiać politycznie, to wierzcie mi, że Bóg to się przyznaje do tego, że jest wyznawcą PiS-u. Bo się boją. Nie, nie boją się. To są odważni ludzie. To oni się nie boją, tylko oczywiście te układy ich tam utrzymują na pewnym dystansie. Dlatego wszystkie te dyskusje tutaj, właśnie młody pan, człowiek też mówi o rzeczach no, bardzo przyziemnych. Oczywiście to wszystko przeżyje pan i zobaczy pan troszeczkę swoje zdanie za 10 lat. Ale jedno, no, do czego nie możemy w tej chwili dopuścić. Mam nadzieję, że w Platformie wiedzą, co robią, bo to jest bardzo ważne w tej chwili. Właściwie poszliśmy na wojnę i tą wojnę albo się wygra, albo wrócą moje pamiętne lata 80., kiedy ja zaczynałem. Musiałem każdy papierek, o każde pozwolenie do rady gminy, wyżej, tu trochę zapecelować, tam coś się zapytać, tu się uśmiechnąć. Tak trzeba było robić. I to wcześniej czy później wróci. To tyle, że w tej chwili, może później jeszcze coś innego powiem. Tak, bardzo proszę, pan i potem, bardzo proszę. Pani marszałek, proszę państwa, jestem wykładowcą i chciałem powiedzieć, że zaczyna działać, cykając po cichutku, bomba, taka edukacyjna. Doświadczam, a uczę 20 lat, kiedyś na dwóch uczelniach, teraz na jednej, bo prawo jest odpowiednio poukładane, doświadczam obniżanie poziomu, egzekucję tego, co student się nauczył. Próbuję połączyć szkołę średnią z pierwszym, drugim rokiem tego, co przynieśli ze szkoły średniej. Wykładam rysunek techniczny, fizykę, konstruowanie procesów produkcyjnych. Jest, nie będę mówił, tragedia, ale naprawdę w sobotę i w niedzielę, kiedy miałem pierwszy raz za 20 lat aktywną grupę, odwróciłem się do tablicy i poszła mi łezka, bo nareszcie zacząłem pracować ze studentami. Nie ma jakiegoś takiego ciągu myślowego i filozofii na poważną edukację, żebyśmy mieli potem kiedyś tam następców. Błędy ortograficzne w nazwisku? Nic ważnego, po prostu są. Pani marszałek, to jest robota, która chyba nawet nie tylko nas wygrywających w tych wyborach czeka, ale następców, bo to, co jest, nie może tak dalej być, bo będą analfabeci. Znaczy, oba wystąpienia u panów są bardzo ważne, bo pan mówił o tym, do czego możemy dojść i jak Polska może wyglądać. To prawda, możemy wrócić do czasów, o których wszyscy chcieliśmy zapomnieć. I to prawda, że jeżdżąc po świecie, ja pamiętam jeszcze nie tak dawno, bo to pamiętam, jak byliśmy dumni z Polski, jak patrzono na nas z zachwytem, jak wyście to zrobili, jacy jesteście wspaniali, kreatywni, jesteście, pokonaliście kryzys, potraficie robić rzeczy wspaniałe, a teraz ma pan rację. Co się z wami stało? Zaczynają do nas tracić ludzie na świecie zaufanie, mimo że rozmawiając z panem, ze mną, no rozmawiamy tak samo, ale jednak czują, że obcokrajowcy do końca nie czują się bezpiecznie w naszym kraju, to prawda, Wietnamczycy czy Azjaci, którzy funkcjonują, płacą podatki od wielu lat w naszym kraju, czują się niepewnie, nie wychodzą czasami wieczorami sami na ulicy. Coś takiego się stało bardzo niedobrego, więc tracimy wizerunek na świecie, tracimy zaufanie, ale to się bierze z tego, co ja mówię, my sami do siebie nie mamy zaufania. A jeżeli tu nie ma zaufania, no to trudno, żebyśmy to zaufanie potrafili przekonać innych ludzi na świecie, że jesteśmy fajnym i świetnym krajem, bo tacy jesteśmy. To, że bardzo umiejętnie psuje się nasz wizerunek, oskarżając naszego sąsiada, z którym prowadzimy wielkie interesy, jest naszym głównym partnerem gospodarczym, że to przez niego wszystkie nieszczęścia w naszym kraju, no to po prostu to jest nieobliczalne, no. Nieodpowiedzialne. No tak, ja to jest, ale to jest nie, bo to nieodpowiedzialnie myślałem, dlatego że straty tego są ogromne. Nie mamy partnerów, nikt nie chce u nas przedsiębiorstwa zagraniczne inwestować, bo się boją. Boją się, że system prawny nie działa.
nie boją się tego, czy nagle w czasie trwania inwestycji nie zostaną zmienione warunki i prawo się nie zmieni. No, idziemy w bardzo złym kierunku i ma pan rację, to jest nieodpowiedzialność, nieobliczalność, po prostu szaleństwo, co się dzieje, dlatego trzeba to zatrzymać. A temat edukacji to jest bardzo, to jedno z najważniejszych zadań, dlatego że jeżeli myślimy o przyszłości, to bez dobrej edukacji nie zmienimy się. Nie ma dobrych fachowców, znaczy mamy dobrych fachowców, ale trzeba też kształcić dobrych fachowców. Trzeba to nowe pokolenie przygotowywać i trzeba zacząć od najniższych, od szkoły podstawowej po szkołę średnią i po przygotowanie ludzi do szkół czy zawodowych, technicznych czy na studia. Zrobiliśmy bardzo dużo złych rzeczy, bo to zlekceważyliśmy, pan rację. Ja rozmawiałam w zeszłym tygodniu z rektorami szkół warszawskich, którzy mówią, że robią cały rok przygotowujący po maturach młodzieży, żeby się mogła uczyć na wyższych uczelniach, bo oni nie są do tego przygotowani. To jest bardzo niedobre, ale żeby to zrobić, to przywrócić naprawdę, i to mówię o godność pracy nauczyciela, żeby do tego zawodu szli najlepsi. Nauczyciel to była kiedyś marka i powinna być marka. Wykładowca to jest instytucja, to jest mistrz dla ucznia. Musimy do tego wrócić i zmienić podstawy programowe. Ale podstawy programowe nie mogą być zmieniane przez polityków. To nie może być tak, że polityk myśli, jakie lektury dzieci mają w szkole czytać i jak się mają uczyć i czego. Najwyższy czas, żebyśmy z naszą edukacją weszli w XXI wiek, bo my jesteśmy, za chwilę będziemy w połowie XXI wieku, a ciągle jesteśmy w połowie XX. Ciągle nie wyszliśmy z tego zaklętego koła, nie możemy zobaczyć, trzeba się inaczej uczyć. Że młodzież musi uczyć się tak, żeby zrozumieć świat, w którym żyje, żeby zrozumieli, co z czego wynika. Co z tego, że nauczą się wszystkich dat z 200 lat i będą widzieć, co było po kolei, nie rozumiejąc, dlaczego tak się stało. Jeżeli młodzi ludzie nie zrozumieją współczesności, to nie zrozumieją ani przeszłości, ani nie będą myśleli o przyszłości. Edukacja powinna ich tego pomóc im to zrozumieć. Dlatego nauczyciele, a rozmawiam z nimi, są gotowi, żeby przygotować takie, bo oni wiedzą, jak to robić. Są metodologowie, są psychologowie. To trzeba zrobić bardzo szybko i odciążyć tych młodych ludzi, uczyć ich myślenia, a nie zapamiętywania. Ja chciałbym do tego dodać, tak, panie marszałek. Byłem na początku lutego. Chciałbym dodać takie proste narzędzie i to trzeba już to zrobić. Nie wiem przez kogo, bo dobrze by było, żeby to jak najszybciej się stało. Na początku lutego byłem na takiej międzynarodowej konferencji organizowanej przez krakowską uczelnię. I tam spotkał się świat technik, inżynierii. Totalnie krytykowali rektorzy. I my wszyscy, którzy w tym mechanizmie jesteśmy, testy, czyli odpowiadanie na pytań w postaci ABCD, czyli ja to nazywam abecadło. No jakże można potem wykształcić, ja nie wiem, inżyniera, który będzie coś tam konstruował, budowlańca, który będzie stawiał dom. Kiedy już miałem takiego studenta bardzo uciążliwego, to mówię, słuchaj, tak czy inaczej do swojej firmy cię nie przyjmę, bo musiałbym instrukcję obsługi miotły ci dać do zadania, byś plac posprzątał. To zrobił papier do lektora. Naprawdę, zlikwidujmy, a państwo macie możliwość. Nie ma znaczenia, że teraz jest inny rząd. To trzeba szybciutko wycofać. Ponieważ jest inny rząd, jak pan powiedział, tego nie wycofamy, bo temu rządowi akurat zależy na innej edukacji, ale zgadzam się z panem, że nawet matura w formie testów też nie pokazuje, co ten młody człowiek potrafi i co mógłby w przyszłości robić. No, testy ułatwiają, bo są proste, szybkie do sprawdzenia, ale nie dają wiedzy o tym, kim jest młody człowiek, jakie ma pasje, co wie i co mógłby w przyszłości robić, ale to jest sygnał, który idzie i od nauczycieli, i od nauczycieli akademickich. Poszliśmy na skrót, uważając, że testy są takie nowoczesne i rozwiążą problemy. Nie rozwiązują. Potem są dramaty, bo ludzie idą na studia, które w ogóle nie są dla nich, tak? Nie czują się w tym dobrze, w ogóle nie wybraliby tych kierunków, gdyby nie mieli tak świetnych wyników na testach, tak dokładnie. Także powiem panu, my bardzo chętnie, ale przy tym rządzie nie da się. Trzeba wygrać wybory i wtedy się tym zajmiemy.
Bardzo proszę pan. Pani wreszcie, pani jest. Serdecznie dziękuję za państwo, że się tu do nas przybyli. Ja chciałem jeszcze zwrócić na jeden problem uwagę. Nie wiem, pan senator to dokładnie będzie wiedział. Most Kwidzyński miał też wielki problem, żeby powstał. I ja mam nadzieję, że szybciej się uda Malborkowi zrobić obwodnicę, jak onego czasu do Kwidzyna ten most. Ale to jest jeden problem. Drugi problem, który się ciągnie już od kilku lat, mimo że mamy dwóch posłów z PiS-u, bo jest pan Drzewa, Cymański, no i Smoliński. I teraz droga od Czarlina do Bałdowa, no już jest budowana chyba 10 lat. To wyobraźcie sobie, ja miałem 65 lat, bo teraz mam 75 lat i ta droga nie jest zrobiona. No koniec świata. No to jest jeden problem. I teraz raczej następny problem to jest, bo tutaj zapominamy o tym. Mamy tutaj kolegów z Trzewa, z powiatu, powinniśmy im pomóc. I w czym? W sprawie tego mostu trzewskiego. O nim żeśmy zapomnieli. Nie. To jest kuriozum, żeby powiat był właścicielem mostu, którego powiedzmy korzysta, w zasadzie cała Polska ma prawo korzystać i obowiązek. I ja apeluję do państwa, żebyście o tych problemach nie zapominali. I dziękuję naszym burmistrzom, burmistrzowi w ogóle, że się uparli, że nie pozwalają budować w Malborku tych parawanów, które, no ja nie wiem, to już, żeby coś takiego zrobić, to trzeba na głowę upaść chyba z 10 piętra. Także dziękuję bardzo. Jeżeli można, kwestię budowy mostu w Kwidzynie. Myśmy zabiegali 20 lat o ten most. Budowa już poszła szybciej, nie dlatego, że akurat to były rządy pana premiera Tuska, tylko myśmy wtedy uznali, jako koalicja rządząca, że elementem rozwoju państwa jest infrastruktura. Infrastruktura nie jest elementem dochodu do czyjejś kieszeni, gdzieś tam Bóg wie kogo. Infrastruktura jest elementem rozwoju państwa. I te 10 lat straciliśmy na przekonywanie urzędników w Warszawie, dlatego ja uważam, że wszystkie decyzje, które mogą zapadać na szczeblach niższych, powinny być jak najbliżej obywatela. Bo jak będzie państwu coś nie pasowało na ministra, to go nigdy nie zobaczycie. Ale jak burmistrz coś zrobi, przepraszam panie burmistrzu, czy starosta, to będziecie wiedzieli, dokąd pójść i co zrobić. I ja w swojej, myślę, pani poseł również, i pan burmistrz i władze powiatu nie ustaną w staraniach o to, co dotyczy przyszłości Malborka. Bo ten pomysł z tym przedzieleniem Malborka, no to w ogóle to jest paranoja. W związku z tym idea budowy obwodnic dla miasta Malborka i dla miasta Kwidzyna są fundamentem, kolejnym krokiem do dalszego rozwoju. I tylko to, że będziemy zjednoczeni w presji na ten rząd, myślę, to już trzeba zapomnieć. Natomiast wierzę w to, że w momencie, kiedy w październiku wygramy te wybory, to nie dlatego, że my tu jesteśmy. Po prostu ten most jest tu po Polsce dla ludzi żyjących na Powiślu i Żołach potrzebny. I koniec, kropka. I zanim oddam tutaj do pani na odpowiedź na pozostałe części, to jeszcze chciałem powiedzieć to, o czym pan mówił, dotyczące znaczenia Polski. Chyba nie ma czegoś takiego najgorszego, jeżeli ludzie protestujący w Izraelu mówią, że nie chcemy tak, żeby było w Polsce, czy jak na Węgrzech. Proszę państwa, jeżeli w Unii Europejskiej to, co pan mówi, mówią o nas, że myśmy w ogóle wrócili do lat 80. mentalnie, przecież tak nie jest, Polacy tacy nie są. Jest grupa, która kupuje pozostałą grupę, która daje się zafascynować tym, co oni robią. I do tego media, które robią ludziom wodę z mózgu. I to jest, nie jest absolutnie żadna wina obywateli Rzeczypospolitej. To jest wina rządzących, którzy potrafią zawładnąć częścią polskich umysłów i nazwać kłamstwo, że jest prawdą, złodziejstwo to jest operatywność i tak dalej, i tak dalej. I my musimy powiedzieć, bo dzisiaj właściwie jako Polska to jeszcze nie jesteśmy, to co powiedział Radek Sikorski, nie skłóceni, tylko jesteśmy z Bałtykiem.
z pozostałymi sąsiadami my już jesteśmy skłóceni. To proszę sobie znowu przełożyć na taki projekt lokalny. Jak mieszkam na ulicy i jestem skłócony z wszystkimi sąsiadami, to przecież to się żyć nie da. I my znaleźliśmy się dzisiaj w takiej sytuacji, że nie jesteśmy mieszkańcem ulicy, z której nikt nie chce nam podać ręki, nie chce z nami rozmawiać, a już nie mówiąc o prowadzeniu interesów. To, co dzisiaj odstrasza od inwestowania w Polsce, to jest niestabilność prawa. To, co mówiła pani marszałek. Dzisiaj jedno prawo, jutro drugie. I my musimy powrócić na funkcję lidera w Unii Europejskiej. Myśmy byli liderem w Unii Europejskiej. I żeby już później głosu nie zabierać, bo tu pan przedtem mówił o Konfederacji. Ja nie chcę krytykować, bo ja jestem daleki od... Ja lubię fakty. W związku z tym, jeżeli w Polsce ludzie ulegną takiej oto mrzonkom, że w Polsce kobieta to jest człowiek, który ma spędzić przy kuchni swoje całe życie. Jeżeli uważają, że nie chcą mieć Unii Europejskiej, bo to jest dla nich problem. Jeżeli uważają, że można nie płacić podatków, a kraj będzie bogaty. Jeżeli mówimy, że mniejszości różnego rodzaju to są rzeczy, które zatruwają życie w Polsce i że należy wyjść z Unii Europejskiej, to już mówiłem, to jest tragiczna rzecz. I wierzę w mądrość Polaków, że nigdy nie uwierzą, że ta piątka tego lidera, który promuje te rzeczy, o których powiedziałem, Polacy staną w prawdzie i powiedzą, no jak? Jak? Przecież to jest coś, co nie powinno się nigdy zdarzyć w Polsce. To ja dodam jeszcze, tutaj pan o most w Czewie zapytał. Szanowni Państwo, jest to most, który mnie wyjątkowo dotyka, bo się uczyłam o tym moście na studiach, rysowałam go, skończyłam architekturę, więc leży mi bardzo na sercu. I zarządów Platformy został wyremontowany pierwszy odcinek tego mostu i resztę PiS zastopował. Nie chcą dalej remontować, mimo że osobiście zabiegam wszelkimi sposobami, i nie tylko ja. Zabiegam i tak jak w wypadku obwodnicy Malborka, tak w wypadku mostu w Tczewie żaden z posłów PiS z okręgu nie poparł ani poprawek, ani wpisania tego mostu w zadania, przejęcie tego mostu na rzecz Skarbu Państwa. Dlaczego? Ma pan rację, że starostwo nie jest w stanie ze swoich pieniędzy dokończyć remontu tego mostu. Myśmy jako Platforma, ja osobiście pisałam tą ustawę, złożyli ustawę o przejęciu właśnie tego mostu przez Skarb Państwa po to, żeby Skarb Państwa musiał dołożyć więcej pieniędzy, żeby go wyremontować. To jest piękny zabytek XIX-wiecznej architektury inżynieryjnej. Przepiękny most. Pomijając, że to jest piękny zabytek, to jest to ważna przeprawa komunikacyjna przez Wisłę z Tczewa do Lisewa Malborskiego. Ludziom jest to potrzebne po prostu. Słuchajcie, zabiegamy wszelkimi sposobami. Cały czas tutaj już pan Smoliński był na ustaw tutaj kogoś z Państwa. Mówi pan prezydent Duda obiecywał też. Na pewno na moją ambicją jest, żeby ten most wyremontować. W poprzedniej kadencji prezydenckiej i tej. Nie jeden polityk PiS obiecywał, że dokończy remontu tego mostu. Tego remontu nie ma. Z wczoraj, proszę pana, ostatnio konserwator zabytków powołany przez PiS znowu zablokował remont tego mostu. I co dalej będzie? Wiadomo, że on wykonuje tylko dyrektywy PiS-u, bo dzięki temu posłowie PiS mogą powiedzieć, myśmy chcieli, ale to konserwator zablokował. To nieprawda. Nie ma woli remontu tego mostu, dokończenia remontu tego mostu przez tę władzę. My natomiast, jestem przekonana, że dojdziemy
do władzy teraz w październiku, ale to oczywiście od państwa tylko zależy. I będziemy kończyć remont tego mostu na pewno. Ja jeszcze chciałam powiedzieć tutaj a propos, ponieważ tutaj pan pilnujący czasu już mi wskazuje. Jeszcze pani ma pytanie. Aha, dobrze, to zakończę po pani. Dobrze, proszę pani. Tak, zapomniałam. Ja to pilnuję, żeby na was. Ja w sumie nie mam jakiegoś takiego pytania, tylko chciałabym powiedzieć właśnie, że przez te 8 lat żyjemy w tym całym cyrku, w cudzysłowie, i każdy z nas, żywieni jesteśmy głupi, gdzie są kłamstwa, gdzie są złodziejstwa i inne sprawy. I w sumie martwimy się o to i dlatego nie ufamy politykom. A przecież wy jesteście wybrani przez nas, a my jesteśmy waszymi pracodawcami. Zwykły człowiek, taki, który gdzieś tam stróżuje, czy jakieś inne rzeczy, czy policjant, czy jak, nie odpowiada za miliardy, a musi zrobić testy psychologiczne, czy psychiatryczne. Was to nie obowiązuje. A potem mamy takie wybryki wśród posłów, ja nie mówię, że wszyscy, gdzie w ogóle ci ludzie, zastanawiamy się, po co oni w ogóle zostali to wybrani. Nie ma żadnej odpowiedzialności. Jeden pan poczęstował się cukierkiem w sklepie. Biedronce czy Gnidzie, już nie pamiętam. Został za to ukarany. On do tego nie przywiązywał wagi, tej kary nie zapłacił, bo sobie myślałem, co tam, ja się tego poczęstowałem, to była głośna sprawa w Polsce. No niestety przez kilka miesięcy narosły mu straszne duże procenty od niezapłacenia tej kary. Dobrze, że znalazł się taki adwokat, który go za darmo jakoś z tego wybronił. A tu są miliardy, które w ogóle nie są kontrolowane. Jak można było do takiego czegoś w ogóle dopuścić? Dowiaduję się, że ja jako emerytka dostaję moją 12, czy tam 13 i 14 emeryturę z funduszu dla niepełnosprawnych, którzy w Sejmie tam protestują. No jak i jeszcze pan dyrektor, który zakłada tą, rządzi tą fundacją, mówi do dziennikarza, a co pan, no to przeszkadza. No przeszkadza, bo to idzie bez kontroli. Nie może tak być. Jedna sprawa. Drugą sprawą, to już tak reasumując na samym końcu, mam wnuczka, który chodzi do 5 klasy. No i wśród takiej rodzinnej dyskusji, a to jest tylko małe dziecko, powiedział do mnie w taki sposób: babciu, pan Duda to powinien wrócić do 1 klasy i uczyć się języka angielskiego. A pan minister Czarnek to powinien wrócić do przedszkola, żeby umiał grzecznie odpowiadać. To jest tylko dziecko. I dalej tak wymienia. Więc żyjemy w takich czasach, że trudno jest nam zaufać wam, bo my nie wiemy, co będzie potem. Przecież wy nam 100% nie dacie zapewnienia, że ten cyrk się skończy. Dacie? Damy. Proszę damy. Bardzo, jest nas tu tyle. Damy. 100%. Ja chciałam, że to się wszystko zmieni, aż nie wspomnę o sądownictwie, o czym innym. Bo nawet o tej obwodnicy, o ile pamiętam, to już ze 30 lat temu miała być. Pewnie my jako Malbork nie zasługujemy, ale wydaje mi się, że w ludziach jest siła. Gdyby pan senator, nasza pani poseł, nasz pan burmistrz i u nas 10 tysięcy zablokowalibyśmy jeden jedyny most, dowiedziałby się PiS, co się dzieje. Pokojowo, naturalnie, bo jestem bardzo pokojową osobą. Ale za wszystko trzeba walczyć. Niestety, ja już sama skapitulowałam, tak powiedziałam się. Bo dlatego, że nie ma. Jest nas tu bardzo mało. Jest nas tu bardzo mało. Ja nie jestem ani z PO, ani z innej partii. Jestem bezpartyjna. Ale o swoje życie i o swoje dobro trzeba walczyć. Bo najpierw jest rodzina, potem jest dzielnica, miasto, województwo, Polska. Ale tego nie ma. I nie będzie. Ja chciałam bardzo pani podziękować i bardzo pogratulować wnuka. To znaczy, że martwimy się o młode pokolenia, nie jest tak źle po prostu. Mają spostrzegawczość, odwagę. Żeby szkoła go nie zmarnowała.
ale... Szkoda, nie zmarnowałam. Ma pani rację, że politycy przed państwem odpowiadają i zgadzam się, my wielokrotnie rozmawialiśmy, że jeżeli każdy do wykonywania jakiegoś zawodu musi przejść jakieś badania, ja uważam, że politykom by nie zaszkodziło, gdyby zostali przebadani, sprawdzeni. Nie bez powodu każdy prezydent Stanów Zjednoczonych czy ubiegający się o ten fotel poddaje się badaniom lekarskim, żeby i publikuje to, że jest zdrowy, świadomy i że to ludzie mogą zaufać, że będzie swoją funkcję pełnił w zdrowiu i bardzo dobrze. My nie mamy nic przeciwko temu, ale powiedziała pani o bardzo ważnej rzeczy. Państwo nas kontrolują i każdy z państwa, jeżeli bierze udział w wyborach, wybiera jakąś osobę. I ta osoba powinna przed wami się rozliczać ze swojej pracy i wy powinniście z nią mieć kontakt. Dlatego tak ważne jest, kogo się wybiera i na kogo się głosuje. Ale te kontakty powinny być też później. Ale oczywiście, że... Ale ja już powiedziałam, wiele rzeczy powinno być konsultowanych. Nie wiem, czy w każdej sprawie powinno być referendum, bo chyba jeszcze nie jesteśmy Szwajcarią, ale powinno być konsultowane, jeżeli wprowadza się duże zmiany, czy dotyczące całego kraju, czy dotyczące spraw lokalnych. W wielu sprawach, które budzą kontrowersje, powinno się moim zdaniem sprawdzać i konsultować z obywatelami, czego sobie życzą. Ale dla mnie, to o czym pani, ja tak to zrozumiałam, że ważne jest, żeby potem, kiedy już świadomie każdy podjął decyzję, na kogo głosuje, żeby potem nie tracił kontaktu ze swoimi politykami i wymagał od nich tego, sprawdzał ich aktywność, sprawdzał, co robią, zgłaszał do nich uwagi, żeby to nie było tylko na zasadzie, że do posła przychodzi się tylko w sprawach beznadziejnych, których trudno załatwić, tylko przychodziłby się z pomysłami na rozwiązanie szerszych spraw, bo my naprawdę po to jesteśmy i dlatego mówię, wybór, jaka będzie Polska, kto będzie rządził, kto będzie tworzył rząd, kto będzie wprowadzał te zmiany, zależy od państwa. Nas jest tylko wszystkich parlamentarzystów, koalicji około 200 i my zrobimy wszystko, ale to państwo dacie nam ten mandat albo nie, to wy powiecie, ufamy wam, będziemy was rozliczać, jak coś źle zrobicie, bo musimy mieć tę świadomość. Ale wam ufamy i róbcie, budujcie taką Polskę, o jakiej marzymy wspólnie. Dlatego to, co pani mówi, obywatele, którzy się jednoczą, którzy wychodzą na protesty, mają ogromną siłę. I ja pamiętam jeszcze 8 lat temu nasze protesty pod sądami. Było bardzo dużo i pokazaliśmy, że nas jest naprawdę sporo, tylko trwało to bardzo długo i wzięli nas na ale. Pokazaliśmy siłę. Nie było nas co prawda tyle, ile w Izraelu i z taką, ale byliśmy. Kobiety potrafiły się upomnieć i wyjść na ulicę i gdzieś przez chwilę udało się zatrzymać złe rozwiązania. I ja uważam, że to jest... My jako obywatele, ja już nie wiem jako byli, mamy prawo wyjść i upominać się o swoje prawa i to, co nam mówić o tym, co chcemy, czy co nie. Jeszcze chciałabym taki moment o tych kobietach powiedzieć. Wtedy, kiedy były strajki kobiet, te czarne parasolki, to właściwie żadna kobieta nie powinna wybaczyć temu rządowi, żeby pałowano kobiety. Przecież one nic tam nie robiły. I to pałowali ludzie, którzy byli przebrani za tajniaków. No. Tego nie można im zapomnieć. Nie można im zapomnieć. Bo jeżeli zapomnimy, to już nasze dzieci to już w ogóle nie będą mogły. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa... Jeżeli mogę, tak. Przepraszam, że często zabieram głos, ale... Przybył pan daleką drogę i ma pan pewne prawo. Ostatnio dużo czasu poświęcam tym wszystkim przemyśleniom, między innymi temu, co mówiła tutaj przed chwilą pani, zresztą co pan senator też wspomina, tak jest najważniejsze, to jest rodzina. Bo sąsiedzi i to, co się wokół dzieje, to jest najważniejsza sprawa dla każdego z nas, tak? Natomiast, jeżeli państwo pozwolicie, dwie takie małe anegdoty, które mi się przytrafiły po prostu w życiu. Otóż o tej aktywności naszej chciałbym coś powiedzieć. Ponieważ jak założyłem od pewnego czasu, że coś się dzieje niedobrego z naszym państwem, ja w tym nie uczestniczę, bo nie ukrywam, że politycznie w ogóle się nie udzielałem, tak na dobrą sprawę od roku się tym zajmuję, tylko dlatego, żeby uratować i nie wrócić do tamtych lat. Tak się składa, że
Mam 10-letnią córkę, która kiedyś zapytała się, po co tato idziesz tam do Gdańska na wiec, przecież Tusk, co on ci da, tak? Co on ci powie nowego? A ja do niej, nie wiem, pamiętasz, Tatiana, jak byliśmy na spotkaniu z prezydentem Adamowiczem, mówię, świętej pamięci, jak podał ci rękę wtedy, czułaś coś fajnego? Ona mówi, tak, to fajny facet, on potrafi coś zrobić. No właśnie dlatego idę, dlatego żebyś miała więcej takich zdarzeń, żebyś się spotykała z dobrymi, ciepłymi ludźmi, żeby cię nie atakowali ludzie, którzy mają ukryte cele. Oczywiście świat to nie jest idealne miejsce dla zwierząt, także i dla nas, bo ze wszystkich gatunków my najmniej tracimy tak naprawdę w pokojowych warunkach swoich bliskich. I też, proszę Państwa, się podzielić taką rzecz, co mi się trafiło ostatnio. Nie wiem, czy Pani poseł pamięta, jak byliśmy ostatnio na spotkaniu z Panem Laskiem. Zawziąłem książkę od Pana Laska, którą podpisał mi. I tak się złożyło, że w poniedziałek następny musiałem pilnie pojechać do Krynicy, ratować mojego przyjaciela, który troszeczkę za dużo alkoholu spożył. Wziąłem pociąg o 20 do Krakowa. I tutaj, zaraz za stacją Malbork, przysiadł się pewien pan do mnie. Kiedy ja zacząłem czytać tę książkę, on wyciągnął swoją. Zresztą bardzo rozmowny, zaraz przywitał się, bardzo sympatyczny starszy pan. Się potem okazało, że nie tak dużo starszy ode mnie. I zaczęliśmy rozmawiać. On spojrzał na tę książkę, on mówi, pan, ty widzę, że jesteśmy w samej opcji. Ja mówię, tak, pan też jest w PO. No w tym momencie połknął ślinę, bo się przestraszył, że ja jestem PO-owcem. Ja mówię, że tak, ja jestem z PO, a pan? A nie, to ja jestem zupełnie innej opcji. Zupełnie przeciwny. Ale muszę Państwu powiedzieć, to jest ciekawa historia, bo ona też odpowiada na kilka pytań, które tutaj zadajecie Państwo, między innymi Pani Marszałek. Ten człowiek był naprawdę zatwardziałym pisowcem. Jeszcze takiego, że tak powiem, zabetonowego człowieka nie spotkałem w swoim życiu. Z wieloma rozmawiałem naprawdę trudnymi, ale z nim była trudna rozmowa. Ale muszę Wam powiedzieć, że finał był niesamowity. A przerażające dla mnie jest to, że ci ludzie zostali przez te 5 lat tak mocno zmienieni w swoim otwarciu przede wszystkim na świat. Oni nie chcą niczego słyszeć, jak tylko to jedno. Ale kiedy zaczęliśmy tak konkretnie o ciekawych rzeczach rozmawiać, tak jak Pan Lasek ma książkę napisaną, co jest bardzo ciekawą rzeczą, że on nie pisze tylko o katastrofie, ale także o swoich życiowych doświadczeniach. Kiedy mówił przede wszystkim właśnie wracając do tej katastrofy, jak to możliwe, że samolot spadając z tak dużej góry, z takiego wysokości, nie zrobił dużego krateru. Ja mówię, nie, on nie spadł z wysokości. On leciał lotem. Nie, leciał lotem ślizgowym. I w tym momencie trącił lotem. Ale jak to pan? A mówię, a latał pan kiedyś samolotem? Nie. I w tym momencie zaczęliśmy sobie rozmawiać detalicznie, ale nie będę tego tutaj w tej chwili zrozumiał to. Wiecie, że on to zrozumiał, że to jest niemożliwe, żeby była jakakolwiek bomba na tym. I przyznał mi koniec końców rację. Zaczęliśmy rozmawiać na inne tematy. Między innymi na temat różnych świętych zjawisk, które się w świecie wydarzyły. Mówili o Lourdes, mówił o tym, co jest w Bośni i Hercegowinie i w Portugalii. Też się go zapytam, a był pan tam? Nie. Ja wiem, to jak pan czuje te zjawiska? Dlaczego pan uważa, że to jest nadprzyrodzone i święte? Bo tak mi powiedziano. I zaczęliśmy rozmawiać na inne rzeczy. Wiecie co, przeraziło mnie najgorsze to, bo ja uważałem zawsze, że w Polsce nie ma antysemitów. Tak uważałem, bo sam nie jestem antysemitą, więc myślałem, że nie też tacy. Wiecie co najgorszego powiedział o właśnie o Żydach? Że Hitler dobrze zrobił, że wyniszczył Żydów. Ja byłem przerażony tym.
I pytałem się go, czy pan jest katolikiem. No tak. I pan się tego nie wstydzi? I wiecie co, to są takie wszystkie smutne rzeczy, ale żeśmy rozmawiali do godziny 2-3 w nocy, w ogóle nie zasnąłem tamtego czasu, byłem strasznie zmęczony z tamtego dnia. Ten człowiek powoli, małymi krokami zaczął inaczej patrzeć na świat. Dziękuję, przepraszam pana ja najmocniej, wiem, że się jeszcze... bo i pani marszałek rada... nie zdąży... Nie, na samolot, ale ja już krążę, widziałem, że krążę jakieś. No, także bardzo... Ale to jest tego, to chciałem jedno zdanie. W ten sposób można właśnie rozmawiać z tymi ludźmi, bo i tak z nimi zostaniemy tutaj. Z tymi nieprzekonanymi, tak? I tak ich trzeba będzie nawrócić, wcześniej czy później. Ale pan już zaraz pani oddam głos. Pan potwierdził to, co ja mówię na każdym spotkaniu z mieszkańcami, że my robimy naprawdę dużo, żeby wygrać te wybory i wierzymy w to. Jeździmy po całej Polsce każdego dnia, każdy z nas ma gdzieś spotkanie. Oprócz tego pracujemy nad ustawami sejmowymi, prowadzimy sejm, różne inne spotkania mamy w regionie, w swoich biurach poselskich. Natomiast my bez państwa nie wygramy. Każdy z państwa powinien moim zdaniem przekonać co najmniej 5 osób. To, co pan powiedział, że trzeba ludzi przekonywać. Trzeba ludzi przekonywać. My po to rozmawiamy z państwem, żeby państwu dostarczyć argumentów, żeby z państwu wyjaśnić wiele spraw, ale po to, żebyście wy dalej przekonywali nieprzekonanych. I na to liczymy i jesteśmy pewni, że to da wspaniały sły. Proszę króciutko, dosłownie dwa zdania. Ja chciałam zapytać, jaka jest gwarancja, że do tych wyborów w ogóle dojdzie? Do tych wyborów powinno dojść i wszystko powinno być tak, jak jest zaplanowane, są terminy. Oczywiście my wiemy, z kim mamy do czynienia i też w tyle głowy mamy taką myśl, że może nagle się pojawić stan wyjątkowy, może się coś wydarzyć, tych wyborów nie będzie. Poza tym też sytuacja na świecie jest dosyć dynamiczna, ale gdzieś wewnętrznie czujemy, że te wybory będą, że będą w terminie i my się przygotowujemy na kilka wariantów, ale ten, żeby wygrać te wybory w terminie w październiku, to jest to, na co jesteśmy, nad czym jesteśmy skoncentrowani i tak zakładamy, że będzie. Chociaż tak jak państwo, wiemy, że wiele rzeczy jest możliwych i wiele rzeczy nas może zaskoczyć. Słuchajcie, to ja chciałam... Jeszcze pani chciała zabrać głos? Tak. Wie pani, ja bardzo lubię porządek, bardzo lubię ład, lubię harmonię i na pewno posprzątamy, uporządkujemy, bo chciałabym mieć taki moment, żeby mogła usiąść i powiedzieć, Boże, znowu żyjemy w świetnym kraju i że wszystko idzie w dobrym kierunku. I to jest moje marzenie. I mam nadzieję, że państwo także tego chcą. Bardzo wam dziękuję, drodzy państwo, za bardzo ciekawe spotkanie. Ja wiem, że jeszcze, że nie jesteśmy doskonali, ale naprawdę mamy mocne kręgosłupy, wiemy, co jest ważne dla nas i że ta prawda powinna wygrać, że jesteśmy w polityce po to, żeby Polska była przyjaznym krajem dla wszystkich obywateli. I to marzenie, żebyśmy mogli ze sobą rozmawiać. Nawet tak jak pan mówi, żeby to była trudna rozmowa, ale żebyśmy ze sobą rozmawiali. Może trzeba zacząć od rozmowy o pogodzie, ale zacząć rozmawiać. Także bardzo dziękuję i wszystkim wesołych świąt. A państwu... Szanowni państwo, po pani marszałek już nie powinienem mówić, ale jak pani marszałek pozwoli, złamię to zadanie. Chciałbym bardzo serdecznie również podziękować. I tak tu na boku już rozmawialiśmy. Szanowni państwo, ja wierzę, że my te wybory wygramy i w tym samym gronie spotkamy się w następnym parlamencie i zobowiązuję się ja do tego, o czym pani mówiła. Ja kiedyś w każdej gminie, w każdym powiecie byłem 2 razy w ciągu kadencji. Ze względu na pandemię troszeczkę, to chcę państwu powiedzieć i zobowiązać się. Co najmniej 2 razy w tej kadencji będziemy tu przed państwem i już zapraszam dzisiaj panią marszałek w następnej kadencji, żebyśmy powiedzieli o tym, co się stało, czego się nie stało. Zdrowych, spokojnych świąt i bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. To ja jako
organizatorka, chciałam bardzo serdecznie podziękować za to, że Państwo przyszli. Bardzo mi miło, bo to w końcu dla Państwa wszystko robimy, żeby z Państwem porozmawiać i żeby rozjaśnić nieraz sprawy, o których chcielibyście zapytać. Także bardzo nam miło. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, wracając do pytań o wybory, chciałam powiedzieć, że bardzo na Państwa wszystkich liczymy, że Państwo będą się udzielać jako członkowie komisji wyborczej, jak również jako mężowie zaufania, o co bardzo prosimy, bo oprócz tego, że mamy nadzieję, że będą te wybory, to mamy nadzieję, że uda nam się przypilnować, żeby te wybory były może uczciwe nie będą, bo wiadomo, że jest propaganda w telewizji, wiadomo, że są pieniądze niewspółmierne, które będzie strona rządowa wydawała na kampanię wyborczą, ale chcielibyśmy, żeby nie były sfałszowane. W związku z tym prosimy bardzo o pomoc Państwa. Jak wiecie, jest zmieniony kodeks wyborczy. Mężowie zaufania również będą dostawać 40% zryczałtowanej diety członków komisji. Będą mogli filmować. Inne zapisy są również w kodeksie wyborczym. Liczymy bardzo i prosimy o pomoc w tych wyborach. My oczywiście będziemy nie raz jeszcze tutaj u Państwa i w powiecie, i w Malborku. Też się przyłączam do Pana senatora. Zresztą Państwo wiecie, że tutaj często bywam, także rozmawiamy ze sobą jeszcze raz. Bardzo, bardzo dziękuję.